Maria Zajdel, Zeta Woroniecka czy Rita Gorgonowa to są nazwiska, które zapewne Wam się kojarzą, ponieważ są to kobiety najbardziej znane w dwudziestoleciu międzywojennym. Oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj tą ciemną i mroczną stronę dwudziestolecia międzywojennego. Podcasty na ich temat znajdują się już na kanałach przeróżnych podcasterów kryminalnych, ale w całym tym zestawieniu brakuje jeszcze kilku nazwisk i stwierdziłam, że pomimo tego, że zapewne będzie mnie to kosztowało wiele pracy, to pokuszę się na to, aby dziś o jednym z tych nazwisk Wam opowiedzieć. Jakiś czas temu obiecywałam Wam sprawę Krzeszolskiego, ale w sumie nie tak dawno temu pojawiła się ta sprawa na kanale Zbrodni Prowincjonalnych. Nie ma więc za bardzo celu, abym tutaj się powtarzała w tej kwestii. Myślę, że historia jest tam dobrze opowiedziana. Ale obiecywałam Wam również jeszcze jedną głośną sprawę. Nie wiem, czy pamiętacie. Prawdopodobnie nie, ponieważ pytałam Was na mojej grupie facebookowej o to, jaką sprawę teraz prawdopodobnie przygotuję. I nikt z Was nie trafił, więc pewnie zapomnieliście o tym już dawno. Będziecie mieli więc taką małą niespodziankę. I przejrzałam wiele źródeł i mam nadzieję, że uda mi się zabrać Was w jak najdokładniejszą podróż do roku 1938, do zbrodni, która rozegrała się na ulicach Warszawy, a dokładniej mówiąc to w luksusowej sześciopiętrowej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej. Ta sprawa jest strasznie zamotana i można powiedzieć, że tak jak w najlepszych kryminałach, każdy tutaj jest podejrzany i każdy mógł tą zbrodnię popełnić. Tym bardziej, że mamy też tutaj zagadkę tak zwanego zamkniętego pokoju. Nic więc dziwnego, że sprawa ta elektryzowała całą Warszawę w roku 1938 oraz 1939. Tym bardziej, że główną ofiarą był nie kto inny jak milioner Gierszewski. Nasza główna ofiara była zarażona wenerycznie, notorycznie zdradzała swoją żonę. Żona ofiary to z kolei była materialistka żyjąca z kochankiem, dążącym do rozwodu pary. Siostra głównej ofiary, która żyła ponad stan i brakowało jej pieniędzy na spłatę zobowiązań. Mąż siostry, który był znanym adwokatem, ale tak naprawdę ze swojej machlojki to sam powinien zasiąść na ławie oskarżonych zamiast być obrońcą. Dodatkowo nie był zbyt rodzinnym facetem, można tak powiedzieć, ponieważ miał swoją żonę w głębokim poszanowaniu, mówiąc delikatnie. Od lat żył bowiem z kochanką i na samym końcu tego wielkiego tortu jest Wisienka, królowa matka, która oddała swój majątek dzieciom, co patrząc z perspektywy czasu wcale nie było tak dobrym pomysłem. Brzmi ciekawie? No, a to dopiero początek. Zapraszam Was na dzisiejszą historię. Gierszewscy nie byli byle kim, ponieważ była to dość znana, majętna rodzina. Myślę, że spokojnie można byłoby tutaj ich nazwać milionerami. Członkami tej rodziny był Zbigniew Gierszewski, jego żona, Charlotta Gierszewska, zwana również Karoliną, Julia Kucharska, siostra Zbigniewa, mąż Julii Wiesław oraz Stanisława Gierszewska, matka Zbigniewa i Julii. Każda z osób tego dramatu, jaki miał się rozegrać 29 września 1938 roku, miała swoje za uszami. Zbigniew Gierszewski był znanym i cenionym architektem. Fakt, iż był żonaty z Charlottą, jakoś nie przeszkadzał mu w praktykowaniu jego ulubionego hobby, a było nim spotykanie się z pannami lekkich obyczajów. Raz nawet, gdy przyłapał jedną z takich nierządnic na kradzieży swoich pieniędzy z portfela, to tak naprawdę nie chował urazy, odwiózł ją po prostu na komisariat, złożył zawiadomienie o przestępstwie, a później, jak gdyby nigdy nic, ponownie się z nią umówił. A trzeba tutaj przyznać, że z ulicznicami umawiał się bardzo namiętnie i to pod tym samym dachem, pod którym mieszkał z własną matką. Mówię z własną matką i nie wymieniam tutaj jego żony, ponieważ Charlotta jakiś czas wcześniej wyprowadziła się od swojego męża i zamieszkała w lokalu przy ulicy Narbuta 54. Nie do końca tutaj wiadomo, co poróżniło małżeństwo i czy było to właśnie zamiłowanie pana architekta do małżeńskiej rozwiązłości, czy też jego matka, która nie kryła się z niechęcią do swojej synowej. A może powodem było zupełnie coś innego albo ktoś inny. Fakt był jednak taki, iż para ta małżeństwem jedynie była z nazwy. Zachowywali jednak pozory, mówiąc wszystkim wokoło, że ta wyprowadzka Charlotty to jest tylko takie chwilowe rozwiązanie, aż małżeństwo wybuduje dla siebie swój nowy dom.
Gierszewski był właśnie w trakcie budowy tego domu, ale szczerze mówiąc to chyba nikt za bardzo im w to nie wierzył. Para posiadała swojego rodzaju rytuał. Po wyprowadzce kobieta codziennie rano wysyłała do Zbigniewa swoją służącą, a ta odbierała od niego kwotę 5 lub 10 zł, które przekazywała później żonie Gierszewskiego. Nie wiadomo w sumie tutaj, dlaczego mężczyzna bawił się w wydawanie pieniędzy swojej żonie na raty, zamiast tak po prostu dać jej jakąś większą kwotę raz a porządnie. Ale być może bał się rozrzutności swojej żony, ponieważ krążyły plotki, że Charlotta była bardzo rozrzutną kobietą. Ile w tym prawdy, ile plotki, no to przykro mi, ale nie jestem pewna. Sama Charlotta była zresztą bardzo urodziwą, 25-letnią kobietą, z pochodzenia była Niemką. I tak wiem, że dla wielu pewnie określenie piękna Niemka to oksymoron. Długo zresztą po mężu nie rozpaczała, ponieważ plotki głosiły, że do jej mieszkania częściej zagląda jej kochanek niż własny mąż. Podobno zresztą nawet nie jeden. Wspomniana wcześniej teściowa Charlotty, Stanisława Gierszewska, miała jednak dwoje dzieci. I tak jak ze Zbigniewem mieszkała, no i chyba mieszkała im się całkiem nieźle, tak ze swoją córką Julią prowadziła otwartą wojnę. I miała ku temu powody, ponieważ gdy przed laty zmarł Roman Gierszewski, ojciec rodzeństwa i głowa rodziny, to właśnie Julia jako starsza siostra została wybrana na osobę sprawującą pieczę nad spadkiem. Była starsza od Zbigniewa, dopiero co poślubiła wziętego adwokata, zdawała się więc być najlepszym wyborem. Jej brat Zbigniew był dopiero studentem, a Stanisława była już za stara, nie w głowie jej było zarządzanie majątkiem. Ale jak się okazało, Julia bardzo lubiła wystawne życie. Cały majątek przehulała, a trzeba tutaj przyznać, że miała do tego niezły talent, bo po drodze udało jej się nawet narobić wiele długów. Za przykład rozrzutności Julii niech tutaj posłuży fakt, iż plotkowano, że na wystawne przyjęcia, które urządzała dla swoich znajomych, prowadzała potrawy z zagranicy i to jeszcze w dodatku samolotem. Jak szaleć, to szaleć. Kto bogatemu, tak naprawdę to pozornie bogatemu zabroni. Nic więc dziwnego, że jej matka, delikatnie mówiąc, nie była zbyt zachwycona tym, jak Julia roztrwoniła ich rodzinny majątek. Ba, nie tylko rodzinny majątek, ale również majątek Stanisławy, bowiem kobieta zrzekła się swojej części spadku na rzecz córki, a ta miała w zamian za to dożywotnio wypłacać jej rentę. A tu ani majątku, ani renty. Zresztą starsza pani Gierszewska nie tylko swoją córką nie była zachwycona, bo wiele do życzenia pozostawiał również jej mąż, Wiesław Kucharski. Stanisława podobno tuż przed eksmitowaniem swojej córki z kamienicy, która nawiasem mówiąc była ich rodzinną własnością, napisała nawet na ścianach budynku kucharscy złodzieje, czyli chyba robiła sobie takie pierwsze przymiarki do wojny na graffiti. Ale kobieta wcale nie przesadzała w swoich osądach, ponieważ małżeństwo Kucharskich naprawdę okradało wszystkich, nawet swoich znajomych na potęgę, a Julia to nawet raz posunęła się do tego, że dwukrotnie sprzedała nieruchomość dwóm różnym właścicielom, inkasując oczywiście dwukrotnie należność, której, gdy sprawa się wydała, nie chciała oddać. Nadmienię tutaj, że drugim z właścicieli był jej brat, więc tak naprawdę wkopała i oszukała własnego rodzonego brata. W machlojkach pomagał jej mąż, który tak naprawdę to mecenasem był już tylko z nazwy. Nie za bardzo się zresztą znał na prawie, popełniał masę pomyłek, a dodatkowo był niezłym tchórzem. Gdy przychodziło mu zostawać na noc samemu w domu, to ze strachu o swoje życie nie był nawet w stanie położyć się do łóżka. Czekał czujnie do rana, aż wzejdzie słońce, albo zapraszał kogoś, żeby czuć się bezpieczniej. I to wszystko dorosły mężczyzna, proszę Państwa. Mecenas. Swoją żonę Julię notorycznie zdradzał ze swoją sekretarką, Barbarą Jackowską, którą na wszystkich imprezach branżowych przedstawiał jako swoją żonę. I choć to Julia oficjalnie była panią kucharską, to tak naprawdę żoną Wiesława była jedynie na papierze. Pary już dawno nie łączyło nic więcej poza wspólnymi interesami, o ile oczywiście przekręty finansowe można nazwać interesami. Para nawet nie mieszkała już razem. Kucharski mieszkał w ich wspólnym mieszkaniu, a jego żona wynajęła willę w Komorowie, do której wracała codziennie. I myślę, że przyznacie tutaj sami, że historia jeszcze na dobre się nie zaczęła, a już jest ciekawie.
A skoro mamy już taki główny zarys postaci tego dramatu, to przejdźmy do wydarzeń z 29 września 1938 roku. Warszawa. Dom rodziny państwa Gierszewskich. Zbigniew Gierszewski zaczął dzień jak co dzień. Zjadł śniadanie, wypił kawę i zabrał się do pracy w swoim gabinecie. Gosposia, Maria Molenda, krząta się po domu, zmywa po śniadaniu, trochę sprząta. Pan Gierszewski wraz z matką zamieszkują dość spore, bo aż 5-pokojowe mieszkanie w kamienicy, która, jak wspomniałam wcześniej, była ich własnością. Przez spór z Julią budynek jednak został sprzedany. Gierszewski zachował jedynie te jedno mieszkanie, tak aby móc gdzieś mieszkać ze własną matką i wcześniej żoną, której, jak już wiemy, w tym momencie w tym domu nie ma. Stanisława Gierszewska od rana jest nie w humorze. Tego dnia bowiem jej syn ma się spotkać z jej córką, a swoją siostrą, Julią. A za każdym razem, kiedy Julia pojawiała się w ich życiu, można było być pewnym, że wraz z nią przychodzą kłopoty. Najczęściej te finansowe. Kucharska, pomimo tego, że niemal dotknęła już finansowego dna, nadal lubiła zachowywać pozory miliarderki. O pomoc w tym często właśnie prosiła swojego brata, który nie poszedł w jej ślady i nie przetrwonił całego majątku. Można wręcz powiedzieć, że go rozmnożył swoją ciężką pracą. Stara Gierszewska nie miała ochoty stanąć twarzą w twarz ze swoją córką. Postanowiła opuścić więc mieszkanie tak, aby nie musieć oglądać zapowiedzianego gościa. Tego dnia Zbigniew Gierszewski poprzez rozmowę telefoniczną umówił się również ze swoją żoną. Choć ich stosunki, tak jak wspomniałam, były dosyć napięte, starali się oni zachować względem siebie taką dozę szacunku. Para umówiła się na wspólny obiad w restauracji, bądź jak mówią inne źródła, na kolację. Gosposia, pani Molenda, zajęła się szykowaniem obiadu i zamknęła się w kuchni. Pan Gierszewski nie lubił zresztą, gdy mu się przeszkadzało, dlatego Maria też zdziwiła się, gdy tym razem poprosił on, aby nie zamykać drzwi. Miało to miejsce chwilę po tym, gdy służąca podsłuchała, jak Gierszewski wypowiada do telefonu słowa: a, więc za 15 minut będziesz. Czekam. Molenda założyła, że najpewniej skierowane te słowa były do kucharskiej, której oczekiwał jej pracodawca. Ale minęło 15 minut, 30, 45, a kucharskiej jak nie było, tak nie ma. W końcu po godzinie pan Gierszewski zaczął narzekać na swąd, jaki dobiegał z kuchni. Sprawcą tego swądu, czy też smrodu, była pieczona cebula. Zamknął więc drzwi, marudząc przy tym pod nosem. I był to niestety ostatni raz, kiedy gosposia rozmawiała ze swoim pracodawcą. O godzinie 12, czyli równo godzinę później, jej pracę przerwał dzwonek do drzwi. Okazało się, że był to woźny bankowy, który przyniósł list dla pana Gierszewskiego. Wymagał on osobistego pokwitowania, tak więc kobieta zapukała do drzwi gabinetu swojego pracodawcy, ale tym razem nie odpowiedział jej nikt. Pociągnęła za klamkę, ale drzwi okazały się zamknięte. Cała ta sytuacja wydała się być bardzo nietypowa. Pan Gierszewski nie miał zwyczaju zamykać się na klucz, a już tym bardziej nie reagować na nawoływania. W sercu Marii narodził się taki delikatny niepokój. Stwierdziła jednak, że być może pan jest zbyt zajęty. Oddaliła się więc do kuchni, by dokończyć obiad, oczywiście wcześniej przepraszając gońca, pokwitując list własnoręcznie. W międzyczasie do mieszkania wróciła matka Zbigniewa, pani Gierszewska. Kiedy o godzinie 14 obiad był już gotowy, a mężczyzna nadal nie reagował na pukanie, obie kobiety postanowiły zajrzeć do gabinetu przez malutkie okienko, które znajdowało się nad drzwiami. Widok był na tyle niepokojący, że kobiety postanowiły wezwać na miejsce ślusarza. I dobrze zrobiły, ponieważ ten pomógł im się uporać z zamkiem, a drzwi stanęły otworem. Żadna z osób znajdujących się w mieszkaniu przy ulicy Lwowskiej nie spodziewała się jednak ujrzeć takiego obrazu. Za biurkiem siedział Zbigniew Gierszewski.
Na pierwszy rzut oka było jednak od razu widać, że coś tutaj jest nie w porządku. Mężczyzna wyglądał jak woskowa lalka. Głowa bezwładnie opadała mu w dół. W ręku trzymał pióro. Przy ustach widać było ślinę. Od razu było wiadomo, że mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy. Tak więc zawiadomiona zostaje policja oraz pogotowie. Gdy próg gabinetu przekracza posterunkowy Lipiński, sprawa zostaje szybko rozwiązana. Nieszczęśnik odebrał sobie życie. Zapewne przytłoczyły go problemy i postanowił to życie zakończyć. Świadczyć miał o tym fakt, iż w ręku trzymał pióro, czyli najpewniej miał w planach napisanie listu pożegnalnego, a obok niego na biurku znaleziono receptę na silną truciznę. A przynajmniej tak się posterunkowemu wydało, bo końcówka leku brzmiała kali, a od kali do cyankali bardzo niedaleko. Dodatkowo przewód telefoniczny był przecięty, co znaczyło, że Gierszewski najpewniej przeciął kabel, aby nikt mu nie przeszkadzał. Być może nie chciał też, aby dzwoniący telefon, którego Gierszewski jako denat nie miał możliwości oczywiście odebrać, zaniepokoił go sposie. Posterunkowy nie zauważył jednak, że to nie przewód telefonu był przecięty, a jedynie kabel od słuchawki. Znaczyło to tyle, że przewód musiał przeciąć ktoś, kto zupełnie się nie zna na elektronice. Przecinając kabel słuchawki, telefon w dalszym ciągu mógł działać i dzwonić. Nie działała tutaj jedynie sama słuchawka. Na dokładkę całego śledztwa, pan Tolak, administrator budynku, który znalazł się w mieszkaniu, ponieważ zaalarmowały go krzyki Marii Molendy, zwrócił uwagę na plamę, jaka znajdowała się pod biurkiem Donata. Lipiński jednak z całą stanowczością stwierdził, iż jest to zwykła ślina, która wykapała z otwartych ust Gierszewskiego. Przyczyna zgonu została więc ustalona, zanotowana przez lekarza, który pojawił się na miejscu, a czas zgonu został oszacowany mniej więcej na godzinę 11.30, choć ramy zamykały się między godziną 10.30 a 11.45. Mamy tutaj jednak parę pytań. Jeżeli Gierszewski planował odebrać sobie życie, no to po co umawiał się tego dnia z Julią i Charlottą? Nie lepiej byłoby mu zaplanować ten dzień tak, aby nikt mu nie przeszkadzał? No ale któż może odgadnąć, co siedzi w głowie bogacza i to jeszcze takiego, który postanawia skończyć ze swoim życiem? I najprawdopodobniej tak właśnie skończyłaby się ta historia, gdyby nie wnikliwy właściciel domu pogrzebowego, który w czaszce Denata zauważył wlot po kuli. Od razu podzielił się swoimi rewelacjami z Julią Kucharską, która wskazała siebie jako osobę do kontaktu. Twierdziła, że żona Denata, jak i jego matka były po prostu zbyt rozchwiane w tym momencie wiadomością o śmierci. Na swoje barki wzięła więc odpowiedzialność za cały pogrzeb. Ale kobieta ta, o dziwo, absolutnie zakazała o czymkolwiek informować rodzinę. Twierdziła, że sporo już przeszli i dodatkowe zmartwienie nie jest im potrzebne. Lepiej dla wszystkich byłoby, aby architekt został pochowany bez zbędnego szumu. Właściciel nie posłuchał jednak siostry Gierszewskiego i zawiadomił całą rodzinę. Ta jednak, też co dziwne, po krótkiej naradzie zadecydowała, iż Kucharska ma rację. Niepotrzebny jest im skandal i szum wokół ich rodziny. Lepiej niech Gierszewski spocznie w grobie, bez wyjaśnienia całej tej zagadki. Śledztwo najpewniej zaczęłoby wyciągać na jaw wszystkie brudy, jakie były w ich rodzinie, jakie panowały w ogóle w ich rodzinie, a to zdecydowanie nie było na rękę Gierszewskim. Tej decyzji nie popierał jednak spostrzegawczy właściciel zakładu pogrzebowego. Podobno bił się długo z myślami, ale wygrało sumienie oraz fakt, że mógłby odpowiadać karnie, gdyby zataił taką informację. Tuż przed pogrzebem poinformował on policję o swoim odkryciu. Funkcjonariusze w ostatniej chwili przerywają ceremoniał pogrzebowy i informują, iż ciało Denata nie może spocząć w grobie, a musi zostać przetransportowane do szpitala w celu dokonania autopsji. Wszystkie kobiety w rodzinie Gierszewskich były zszokowane. Krążyła również wersja, która mówiła o tym, iż to nie właściciel zakładu, a sama Charlotta Gierszewska miała odkryć, iż na szyi jej męża widać stróżkę krwi. Ale jest to jednak teza, która pojawiła się bardzo rzadko i jest mniej prawdopodobna.
Za to najpewniej prawdziwy jest incydent z telefonem, który przydarzył się Gierszewskiej. Charlotta tuż po odkryciu, iż jej mąż nie odebrał sobie życia sam, a ktoś mu w tym porządnie pomógł, otrzymała telefon od tajemniczej kobiety. Głos po drugiej stronie słuchawki informował panią Gierszewską, iż morderczynią jej męża jest nie kto inny, jak jego siostra, Julia Kucharska. Cytując, wiem, że Kucharska znajduje się obok pani. Zawiadamiam, że Gierszewskiego zabiła Kucharska wbrew przekonaniu, że to zrobił adwokat Kucharski. On tylko pomagał żonie. Widziano ją, jak wchodziła i wychodziła. Zjawię się na rozprawie sądowej i to stwierdzę. Niech pani się strzeże, bo pani może zostać zabita. Kto dzwonił i czy kobieta faktycznie miała rację? Czy faktycznie pojawi się na rozprawie sądowej i zamaskuje zbrodniarkę? To wszystko miało się dopiero okazać za parę miesięcy. Autopsja wykazuje, iż Gierszewski faktycznie został zamordowany. W jego czaszce tkwił pocisk kalibru 6,35 mm. Denat nie mógł więc sam odebrać sobie życia, gdyż nie dość, że rana wlotowa była z tyłu jego głowy, to w dodatku w pobliżu jego ciała nie znaleziono żadnej broni palnej. Niemożliwym więc jest, aby sam pociągnął za spust. Od samego początku policja nie ukrywa, że to właśnie Charlotta i Julia są głównymi podejrzanymi w tej sprawie. Obie tego dnia były umówione z Gierszewskim i obie miały dostateczny motyw, aby mężczyznę zlikwidować. Charlotta była beneficjentką polisy na życie swojego męża. W razie jego śmierci mogła zainkasować sporą sumę gotówki. Również 1/4 spadku po architekcie przypadłaby właśnie jej. Ale zarówno pieniądze z polisy, jak i pieniądze ze spadku należałyby się jej tylko w momencie, kiedy była żoną Gierszewskiego. A plotki o tym, iż para planowała się rozwieść, były znane niemal wszystkim, również policji. Nie dało się ukryć, że małżeństwo pary powoli wygasało. Gdyby oficjalnie się ona rozwiodła, kobieta zostałaby z niczym. Charlotta od dawna nie mieszkała już z mężem oraz posiadała kilkoro kochanków. Jednemu z nich miała nawet powiedzieć, że niedługo będzie bardzo bogata. Czyżby kobieta miała tutaj na myśli śmierć swojego męża? Może chciała wzbogacić się jego kosztem? Dodatkowo tego dnia, kiedy Gierszewskiemu odebrano życie, kobieta rozmawiała z kimś przez telefon w języku niemieckim i to dwukrotnie. Gierszewska zaklinała się, że pierwsza z rozmów była przeprowadzona właśnie z jej mężem, Gierszewskim. Umawiali się oni na kolację, co zostało potwierdzone w trakcie śledztwa. Nie od dziś komunikowali się oni właśnie w języku, który był kobiecie bliższy. Druga rozmowa miała być z kolei przeprowadzona z lekarzem kobiety, doktorem Fijołkowskim. Również rozmawiali oni po niemiecku, ponieważ kobiecie było łatwiej opisać swoje dolegliwości. Ale ziarno niepokoju zostało zasiane. Czy Charlotta mogła rozmawiać ze swoim wspólnikiem zbrodni? Przecież wcale nie musiał być to doktor Fijałkowski. Mógł dzwonić ktokolwiek inny. Gosposia Charlotte nie znała języka niemieckiego, tak więc dużo łatwiej byłoby skomunikować się z kobiecie z kimś, kto miałby jej pomóc pozbyć się swojego męża. Druga podejrzana, Julia, z kolei na śmierci swojego brata zyskałaby najwięcej, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację materialną. Wtedy w Polsce panował jeszcze kodeks napoleoński. Zakładał on, że po śmierci pierwszeństwo w dziedziczeniu mają dzieci, ale tuż za dziećmi znajdowało się rodzeństwo zmarłego. Nie jest tajemnicą, że Charlotta i Gierszewski dzieci nie posiadali, tak więc pierwszą i główną spadkowierczynią byłaby właśnie Julia Kucharska. Zarówno jego żona Charlotta, jak i jego matka Stanisława musiałyby się zadowolić jedynie 1/4. Czy pieniądze były dostatecznym powodem, aby Kucharska pozbawiła życia swojego brata? Szybko okazuje się tutaj jednak, że Charlotta musiała zostać oczyszczona z zarzutów. Zdradzająca żona, czyhająca na pieniądze męża, brzmiała dosyć przekonująco, zresztą sami przyznacie, że brzmiała przekonująco. Ale na swoje szczęście, a nie szczęście śledczych, kobieta posiadała niepodważalne alibi. Zresztą, o ironio, pomógł jej właśnie w tym romans, który miała.
W godzinach, w których miało dojść do tragedii, kobieta była widziana przez wielu świadków w zupełnie innym miejscu. W zatłoczonej kawiarni, w której spędzała czas z porucznikiem Kaczerkowskim, swoim kochankiem. Charlotta nie posiadała również broni, z której mogłaby postrzelić męża. Te dwa elementy wykluczyły ją z kręgu podejrzanych. Broń za to posiadała kucharska, a brak jej było niepodważalnego alibi. Co prawda była ona widziana przez swoich sąsiadów o 13 w Komorowie, w którym wraz z mężem posiadała willę, którą wynajmowali. Komorów znajdował się 20 km pod Warszawą. Ale patrząc na to, że Gierszewski stracił życie około godziny 11.30, to kobieta miała dostatecznie dużo czasu, by wrócić do swojego domu na godzinę 13. Pamiętajmy, że o godzinie 12 gosposia pukała do drzwi swojego pracodawcy i już wtedy odpowiedziała jej głucha cisza. Nie ulega więc wątpliwości, że w południe Gierszewski prawdopodobnie już nie żył. Kucharska mogła więc bez problemu wrócić do Komorowa pociągiem, który według rozkładu odchodził ze stacji na Nowogrodzkiej o godzinie 12.05 i wysiąść z niego o godzinie 12.43. Sąsiedzi więc spokojnie mogli ją widzieć o godzinie 13 pod willą Kucharskich. Właśnie wtedy, gdy wracała ona z dworca. I wcale nie gwarantowało jej to alibi, gdyż spokojnie wystarczyłoby jej czasu, aby te zbrodnie popełnić. Dodatkowo kobieta dzwoniąca do Charlotty informowała właśnie o tym, iż to właśnie Kucharska jest odpowiedzialna za śmierć jej męża. Co prawda kobiety nie udało się rozpoznać, ale również był to jakiś trop wskazujący na siostrę zamordowanego. Zwłaszcza, że sama matka Stanisława Gierszewska, kiedy dowiedziała się, że jej syn nie odebrał sobie życia sam, a ktoś mu w tym ewidentnie pomógł, wypowiedziała słowa: jeżeli ktoś zabił mojego syna, to była to zapewne Julia Kucharska. Julii nie pomogło też jedyne zachowanie. Początkowo bagatelizowała wszystkie ślady, jakie wskazywały na udział osób trzecich w tej tragicznej śmierci jej brata. Krew? Jaka krew? To na pewno nie krew, to tylko ślina. Po przybyciu do mieszkania na Lwowskiej 8, tuż po otrzymaniu informacji o śmierci swojego brata, Kucharska zdecydowanie zbyt natarczywie podkreślała, że ona cały dzień była w domu. Wiecie, tak aby mieć pewność, że wszyscy to usłyszą. No, kto normalny, kto jest bez winy, tak ostentacyjnie podkreśla swoje alibi. Kucharska zaprzeczała również, że była tego dnia umówiona z bratem. W kalendarzu znaleziono adnotację godzina 10 kuch, co zapewne miało oznaczać skrót od kucharska. Również gosposia słyszała tego dnia około godziny 10, jak jej pracodawca rozmawia przez telefon i mówi: a więc za 15 minut będziesz, czekam. Dlaczego więc Julia twierdziła, że spotkanie jej i Zbigniewa nie doszło do skutku? Ba, nawet matka donosiła, że kucharska miała się spotkać z jej synem. Zresztą nie tylko tego dnia, ponieważ wstępnie i pierwowzór zakładał, że kucharska była umówiona z Gierszewskim dnia poprzedniego na godzinę 18. Spotkanie to jednak przełożyła i odwołała na późniejszy dzień, właśnie 29 września, godzinę 10. W notatniku Gierszewskiego widniała nawet adnotacja 18K, co miało oznaczać, że na godzinę 18 był umówiony z kimś, kogo nazwisko zaczynało się na K. Matka rodzeństwa zeznała, że jej córka nie pojawiła się na tym spotkaniu, co zresztą zdarzało się nie pierwszy raz. Julia nie należała bowiem do osób słownych i punktualnych, a na to, co mówiła, należało patrzeć przez palce. Zatelefonowała jednak i przełożyła to spotkanie na 29, na 10 rano. Oczywiście kucharska absolutnie temu zaprzecza. Jest wręcz zdumiona i oburzona, że ktoś, kto rozmawiał z Gierszewskim, podstępnie się pod nią podszył. Na niekorzyść kobiety przemawia również fakt, iż za parę dni miała się odbyć rozprawa sądowa między nią a Gierszewskim. Julia bowiem, tak jak informowałam Was na wstępie, sprzedała bratu swoją część willi w Konstancinie, którą rodzeństwo odziedziczyło po zmarłym ojcu. Gierszewski chętnie na to przystał, dzięki temu byłby jedynym właścicielem budynku. Ale Julia zapomniała wspomnieć mu o jednej małej rzeczy. Tak naprawdę swoją część już dawno sprzedała komuś innemu i nie jest już właścicielką połowy budynku.
Kiedy oburzony Gierszewski odkrył prawdę, zażądał zwrotu gotówki, ale kobieta próbowała się wykpić. Mężczyzna, widząc, że polubownie do niczego nie dojdzie, postanowił tym razem dochodzić swoich spraw na drodze sądowej. Nadchodzący proces, którego Julia nie miała szansy wygrać, nie był zapewne kobiecie na rękę. Miała ona już wystarczająco dużo długów i kolejny nie był jej potrzebny. Groziła jej licytacja i komornicy. Dodatkowo kucharska, gdy pojawiła się w kamienicy brata po jego tragicznej śmierci, nie odstępowała na krok jego ciała. Rzewnie roniła łzy nad nieszczęsnym ciałem bez ducha. Na pierwszy rzut oka mogłoby to wyglądać tak, że rozpaczała ona po śmierci Zbigniewa. Ale wiadomo było, że już od wielu, wielu lat Kucharska i Gierszewski nie żyli w zbyt dobrych relacjach, wręcz nie utrzymywali nawet kontaktu ze sobą. Równie dobrze Julia po prostu mogła chcieć pilnować ciała brata przed innymi żałobnikami. Tak, aby, wiecie, nikt nie zauważył tej rany, która była w tyłu jego głowy. Bo skoro udało jej się trafić na postronkowego popierdółkę, który nawet nie zbadał ciała jej brata i założył, że po prostu Gierszewski sam sobie odebrał życie, no to kobieta nie mogła dopuścić do tego, aby ktokolwiek zauważył tą ranę i zrujnował ten cały misterny plan. Jak już wiemy, nic jej to nie dało i prawda i tak została odkryta w zakładzie pogrzebowym. A skoro Kucharska tak usilnie próbowała odsunąć od siebie podejrzenia, to policja uznała, że warto jest sprawdzić, czy kobieta czasem czegoś nie ukrywa. Miała motyw. Miała sposobność, by dokonać morderstwa. Posiadała rewolwer. Tego dnia była umówiona ze swoim bratem. Zachowywała się podejrzanie. No, sami przyznacie, że jest to wystarczająco dużo argumentów, aby bliżej przyjrzeć się kobiecie. I tak też zrobiła policja. Pierwszym, co zrobiła, to było przeszukanie jej mieszkania oraz wynajmowanej willi w Komorowie. Śledztwa nie prowadził już posterunkowy Lipiński, który po swoim kompromitującym dochodzeniu został odsunięty od sprawy. Na jego miejsce został przydzielony starszy posterunkowy Generowicz. I tutaj trzeba przyznać, że odnosi on dużo większy sukces niż jego poprzednik, ponieważ podczas rewizji odnajduje on ukryty rewolwer. Nie znajdował się on jednak ani w domu państwa Kucharskich, ani w willi w Komorowie, ale w mieszkaniu 25-letniej Barbary Jackowskiej, według oficjalnej wersji sekretarki, a mniej oficjalnej wersji kochanki Wiesława Kucharskiego. Rewolwer znajdował się w kieszeni płaszcza kobiety, o czym podobno miał poinformować policję sam mąż Julii. Rzekomo przekazał on kobiecie swój rewolwer, aby nie dostał się on w ręce jego żony. Według słów adwokata, Julia Kucharska ostatnio zachowywała się, jakby zamierzała wyrządzić sobie krzywdę. Chciał więc w ten sposób ustrzec swoją żonę, gdyby przyszło jej na myśl oddać strzał do samej siebie. Jackowska twierdziła, że sama zabrała rewolwer Kucharskiemu w ramach kawału. Ale jaki miał mieć cel ten kawał, to nie była za bardzo w stanie wytłumaczyć. Kobieta zresztą sprawiała wrażenie takiej średnio rozgarniętej, acz urodziwej. Jak w wielu takich przypadkach, pewnie nie za intelekt ją Kucharski pokochał. Próbowała jednak bronić swoich pracodawców, ale gubiła się w swoich zeznaniach. Można więc tutaj powiedzieć, że była kobietą lojalną względem Kucharskich, a może nie tyle samych Kucharskich, co męża Kucharskiej, Wesława. Trudno zresztą, żeby nie była, ponieważ była w nim bezgranicznie zakochana. Zresztą dosyć mocno podkreślała to nawet w swoich zeznaniach. Liczyła nawet na to, że jej kochanek rozwiedzie się ze swoją żoną, a ona zajmie wkrótce jej miejsce i zmieni nazwisko na Kucharska. Co zaś się tyczy samego rewolweru, to od razu rzuciło się tutaj w oczy, że brakuje w nim jednego pocisku. Broń mieściła w sobie 5 pocisków, a powinna 6. W lufie rewolweru odnaleziono resztki sadzy, co bezsprzecznie wskazywało na fakt, iż broń niedawno była używana. Późniejsza analiza balistyczna wykonana przez Instytut Ekspertyz Sądowych wykaże, że z całą stanowczością jest to broń, z której strzelano do Zbigniewa Gierszewskiego. Fakt odnalezienia pistoletu u swojej rywalki zarejestrowała jednak Julia Kucharska. Postanowiła to skrzętnie wykorzystać. Oskarżyła Barbarę o zamordowanie jej brata. Według Julii Jackowska miała uknąć niecną intrygę. Wykraść jej rewolwer,
zamordować Gierszewskiego, usunąć się w cień, a całą winę zrzucić na Bogu Ducha winną kucharską. Dzięki temu miała raz na zawsze pozbyć się żony swego kochanka, a sama zajęłaby jej miejsce jako przyszła pani kucharska. Brzmi absurdalnie? Ale okazało się, że mimo wszystko Julia mogła mieć tutaj trochę racji. Charlotta Gierszewska przyznała, że teraz sobie przypomina, iż głos w słuchawce, który przestrzegał ją przed szwagierką, był głosem sekretarki Wiesława. Wcześniej tego nie zauważyła, ponieważ nie znała kobiety, ale kiedy skonfrontowała się z jej głosem, była w 100% pewna, że to właśnie ona dzwoniła. I miałoby to nawet sens. Dzwoniąca kobieta obwiniała kucharską, próbując jednocześnie zaświadczyć o niewinności jej męża. Jackowska przecież mogła w ten sposób chcieć uchronić Wiesława. Tym samym pozbyłaby się swojej rywalki, a zyskała swojego kochanka na wyłączność. Dwie podejrzane połączyły więc siły przeciwko wspólnemu wrogowi, Barbarze Jackowskiej. Niestety, na ich nieszczęście kobieta miała niepodważalne alibi na czas, gdy Gierszewski stracił życie. Nie mogła więc dokonać czynu, o jakim oskarżano. Kobieta odetchnęła z ulgą, choć pewnie strachu najadła się co niemiara. Nie wiadomo, czy faktycznie to ona była tajemniczą kobietą stojącą po drugiej stronie słuchawki. Jackowska zaprzeczyła, jakoby to właśnie ona wykonała ten telefon. Kobieta też, mimo zapewnień, że pojawi się później w sprawie, nigdy więcej się nie odezwała. Pretendentką do głównej podejrzanej była więc nadal Julia Kucharska, która jako jedyna miała motyw, broń oraz czas na popełnienie tej zbrodni. I tylko ona nie posiadała niepodważalnego alibi. Została więc aresztowana i osadzona w więzieniu kobiecym Serbia, gdzie oczekiwała na proces poszlakowy. Musiała się tam dosyć mocno nudzić, ponieważ ubiegała się o zezwolenie na zajęcie się robótkami ręcznymi, bez żadnych podtekstów, chodziło tutaj po prostu o sztełkowanie. Prosiła również o dostarczenie jej do celi książek. I w sumie nic dziwnego, siedziała w pojedynczej celi, nie otrzymywała żadnych listów z zewnątrz, żadnych przesyłek, a jeżeli już się z kimś widywała, to był to jedynie jej mąż i adwokat. Jej mąż zresztą też nie był zbyt zainteresowany rozmową z nią, jeżeli o czymkolwiek rozmawiali ze sobą, to jedynie Kucharski informował swoją żonę, jeszcze żonę, o tym, jak sprawuje się jej pies, ponieważ Kucharska najbardziej na świecie kochała swojego psa. Częściej widywała się ze swoimi strażnikami więziennymi niż ze własnym mężem. Tak oto kobieta szykowała się na proces, który miał być wielką warszawską sensacją. Śledztwo ujawniło, że szanowana rodzina milionerów tak naprawdę była zdegenerowana do szpiku kości. Kochanki, kochankowie, ulicznice, alkohol, machlojki finansowe, a na samym końcu największa tragedia – morderstwo, a najprawdopodobniej bratobójstwo. Reputacja rodziny Gierszewskich została zrujnowana. I można tutaj teraz śmiało powiedzieć, że nic dziwnego, iż rodzina tak zapierała się rękami i nogami, aby nie wywlekać tych brudów na światło dzienne. Wolała pochować członka swojej rodziny jako osobę, która odebrała sobie życie sama, niż ryzykować dochodzenie, które ujawniłoby tyle ciemnych interesów i tyle różnych machlojek, jakich się dopuszczała. No i mieli rację, ponieważ ich rodzina nagle znalazła się na ustach wszystkich mieszkańców Warszawy, a nawet nie Warszawy, a całej Polski, ponieważ sprawa ta stała się tak popularna, że pisały o niej brukowce i gazety w całym kraju. Sama Julia nie tylko szykowała się do procesu o morderstwo, ale również zbierała szyki na bitwę z matką. Stanisława Gierszewska pozwała bowiem swoją córkę o dożywotnią rentę. Córka marnotrawna sprzedała bowiem majątek, który powierzyła jej matka. Nie wypłaciła jednak kobiecie ani grosza. Wolała latać na zagraniczne wycieczki, kupować luksusowe ubrania i wyprawiać wystawne przyjęcia. Co jak co, ale Julia uwielbiała wystawne życie. Lubiła też uchodzić za bardziej majętną niż była w rzeczywistości. Bez skrupułów więc pozbawiła swoją matkę jej fortuny tak, aby zaspokoić swoje własne luksusowe zachcianki. W trakcie dalszego śledztwa i oczekiwania na proces na posterunek policji zgłosił się zegarmistrz Bronisław Mosiejczuk.
Zeznał on, że krytycznego dnia widział kobietę oddalającą się z kamienicy przy ulicy Lwowskiej. Zwróciło na jego uwagę, gdyż zachowywała się bardzo dziwnie, była widocznie poddenerwowana i rozglądała się ukradkiem na boki. W trakcie okazania, podczas którego Kucharska została umieszczona wśród innych więźniarek, Mosiejczuk bezsprzecznie wskazał ją jako kobietę, którą widział 29 września. Nie do końca było jasne, czy faktycznie tak było, czy Mosiejczuk zgłosił się na policję tak po prostu, chcąc jakąś sensację wywołać, ponieważ zdjęcia Kucharskiej były zamieszczone w różnych dziennikach i prawdopodobnie Mosiejczuk właśnie widział jej zdjęcie i po prostu zgłosił się na policję. Dzięki temu też dokonał rozpoznania bez problemu, ponieważ zapoznał się z jej fotografią. Czy tak też było naprawdę? Nie wiadomo. Proces Kucharskiej jest naprawdę niezwykły. Śmiało można powiedzieć, że zainteresowanie ludności jest niemal tak zagorzałe jak przy procesie Gorgonowej. Powołanych zostało 139 świadków. Można więc łatwo sobie wyobrazić, jak rozległa to musiała być sprawa. Kucharska na ławie oskarżonych nie zasiadała sama. Wraz z nią oskarżony został jej mąż, Wiesław. On jednak odpowiadał z wolnej stopy. Został on bowiem pociągnięty do odpowiedzialności karnej w związku ze złożeniem w urzędzie śledczym fałszywego zameldowania oraz paru innych machlojek finansowych. Nie miało to więc żadnego związku z główną sprawą, jaką było morderstwo Gierszewskiego, ale miało ze sprawą Kucharskiej, ponieważ jako mąż oskarżonej mężczyzna miał prawo odmówić składania zeznań. Był przecież spowinowacony z oskarżoną. Kiedy został wciągnięty do procesu swojej żony, to wedle prawa został tej możliwości pozbawiony. Proces rozpoczyna się 17 kwietnia 1939 roku. Julia jest oskarżona nie tylko o odebranie życia swojemu bratu, ale również o podrobienie podpisu Gierszewskiego na wekslach, wskutek czego wzbogaciła się o około 1000 zł oraz o kilka innych przewinień finansowych. Porównując jednak do głównego oskarżenia, jakim było oczywiście morderstwo jej brata, były to jednak niewielkie wykroczenia. Sam akt oskarżenia kobiety zawarty był w aż 50 stronach maszynopisu. Był bardzo rozległy i z całą starannością opisywał przebieg 29 września 1938 roku. Oczywiście hipotetyczny przebieg, ponieważ oskarżona do zbrodni się nie przyznała. Kucharska jest niewysoką, pulchną szatynką. Ubrana jest skromnie, acz elegancko i gustownie. Ciemny, gładki kapelusz oraz granatowy płaszcz z aksamitnymi wyłogami, spod którego wystaje jaskrawo-żółty sweter. Jej mąż opisany jest jako dość przystojny mężczyzna, który na procesie skrył się za okularami. Na co dzień ich jednak nie nosił. Prawdopodobnie po prostu chciał ukryć się przed wzrokiem obecnych na sali. Jako pierwsza zeznania składa główna oskarżona, przy czym jej mąż zmuszony jest opuścić salę. Kucharska opowiada rozwięźle o swoich relacjach w rodzinie. Twierdzi, że początkowo jej relacje z bratem były serdeczne. Te relacje popsuła jednak jej matka oraz ślub z Charlottą. Kucharska była bowiem temu ożonkowi sprzeciwna. Panie nie pałały do siebie wielką sympatią, a można wręcz powiedzieć, że czuły do siebie jawną i nieskrywaną niechęć. Julia twierdzi także, że nie miała żadnego kontaktu z bratem od lata 1937 roku, kiedy to kontaktowali się po raz ostatni. Negatywnie wypowiada się również o relacjach, które łączyły ją z matką. Cytując, od dziecka byłam przez nią gnębiona. Nigdy nie odczułam, co to uczucie matczyne. Po śmierci ojca, który mnie naprawdę kochał, zostałam na świecie zupełnie sama. Po zauważeniu przez sąd, że Kucharska przecież nie była sama, została przecież z mężem, była kobietą zamężną, więc raczej zostawiona sama sobie nie była, oskarżona kontynuuje. Mój mąż to było wielkie rozczarowanie. Wyszłam za niego z wielkiego uczucia. Z początku był dobry, ale szybko się zmienił. O tym, że mąż mój zdradza, nie wiedziałam. Na przykład w Nałęczowie mieszkał przez miesiąc z pewną kobietą, podając ją za swoją żonę. Tak samo parę lat temu za granicą mieszkał w pensjonacie z jakąś Czeszką.
Ale patrząc popłażliwie na takie przelotne romanse, nie spodziewałam się tego, że mój mąż postanowił wszcząć kroki rozwodowe, aby ożenić się z Jackowską. Wiadomość o tym zaskoczyła mnie. Doznałam po prostu jakiegoś szoku nerwowego. Dalej kucharska wspomnianym szokiem tłumaczy wszystkie nieścisłości, jakie nastąpiły w jej zeznaniach. Pomylaną godzinę przyjazdu z Komorowa, czy też zaprzeczenie o posiadaniu broni. Ponadto kobieta twierdzi, że nie chciała narobić nieprzyjemności swojemu mężowi. Broń bowiem posiadał, ale bez zezwolenia. Kobieta postanowiła więc ukryć ten fakt przed śledczymi, ponieważ gdyby wyszło to na jaw, no to Wiesław miałby dosyć spore nieprzyjemności. Jej samej, jak mówiła, broń była potrzebna, ponieważ planowała odebrać sobie życie. Kobieta od jakiegoś czasu była w głębokiej depresji. Stąd też jej ostatnie poddenerwowanie. Stresu dodawała jej też sytuacja małżeńska oraz fakt, że para nie doczekała się dziecka, którego Julia bardzo pragnęła. Pragnęła go tak bardzo, że wręcz doprowadziło to chyba do jakiegoś rodzaju psychozy czy urojenia, czy po prostu sama kobieta stwierdziła, że wmówi innym, że była matką 2,5-letniego synka, który zmarł. Nie wiadomo w sumie, dlaczego kobieta tak robiła i po co. Może chciała jakoś tak ukoić ten ból, że matką nigdy nie została, choć bardzo pragnęła. Ale te pobudki nie są wytłumaczone w śledztwie. Widocznie kobieta nie chciała na ten temat mówić. Może było to dla niej zbyt bolesne. Do zbrodni się jednak nie przyznała. Jej zdaniem na początku główną podejrzaną była jej szwagierka. Z czasem jednak zdała sobie sprawę, że to Jackowska musiała uknąć intrygę pozbycia się Kucharskiej ze swojego życia. Jej zdaniem to właśnie ona jest odpowiedzialna za śmierć jej brata. Kucharski postanowił odmówić składania zeznań. Tak jak wspomniałam wcześniej, niby nie miał takiego prawa, ale chodziło tutaj bardziej o te zeznania wcześniejsze, które złożył w śledztwie. Gdyby mężczyzna odmówił składania zeznań, jako osoba nieoskarżona, to również tamte zeznania musiałyby zostać cofnięte. Tak jedynie mężczyzna mógł odmówić złożenia wyjaśnień w tym momencie nowych, ale do procesu sądowego można było załączyć protokoły z wcześniejszych przesłuchań Wiesława i tak też właśnie zrobiono. Tym samym zakończono pierwszy dzień procesu, który zakończył się w późnych godzinach wieczornych. W drugim dniu zeznaje Maria Molenda, gosposia Gierszewskiego. Opisuje ona przebieg feralnego dnia, który już znamy. Zaznacza jednak, że jej chlebodawca kazał zamknąć jej drzwi nie ze względu na smród cebuli, na który się skarżył, ale prawdopodobnie jej zdaniem to przybyła kucharska poprosiła o dyskretną rozmowę. Pan Gierszewski nie miał bowiem zwyczaju prosić Marii o zamykanie wszystkich drzwi. Jej zeznania potwierdza obecna tego dnia w mieszkaniu państwa Gierszewskich praczka. Jako świadek zostaje powołana również służąca Charlotty Gierszewskiej, Władysława Łopatkówna. Zeznaje ona, że 29 września jej pani poprosiła, aby Wiesia udała się do Zbigniewa po pieniądze, co też ta uczyniła. Do kamienicy przybyła około godziny 10. Drzwi otworzył jej sam Gierszewski i pokierował do Marii Molendy, która znajdowała się w kuchni. Tam kobieta miała wręczyć jej 10 zł należne Charlotcie. Gosposia Gierszewskiej informuje również, że jej pani była dobrą pracodawczynią, na którą nie mogła się skarżyć. Przyznaje jednak, że jej mieszkanie często było odwiedzane przez młodych mężczyzn, zwłaszcza przez dwóch. Pewnego młodego studenta oraz przez pewnego wojskowego. Wojskowy nawet zostawał na noc w mieszkaniu Gierszewskiej, gdyż zdarzało się, że kiedy Łopatkówna przychodziła nad ranem do pracy, to właśnie on otwierał jej drzwi. Wie, że jej pracodawczyni chciała się rozwieść z Gierszewskim, ale mężczyzna nie chciał nawet o tym słyszeć. Dodatkowo zeznania kobiety wprowadzają niemały zamęt, ponieważ zeznaje ona, że Charlotta rozmawiała z kimś po niemiecku o godzinie 12. Gdyby była to wspomniana rozmowa z mężem, podczas której kobieta umawiała się z nim na kolację, no to upadłby tutaj argument, że Gierszewski o 12 nie żył. A tym samym kucharska nie mogłaby być morderczynią, gdyż nie zdążyłaby wtedy dojechać na 13 do Komorowa.
Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej była to rozmowa, jaką Charlotte odbyła ze swoim lekarzem. Łopatkówna zeznaje również, że jej pani również posiadała dostęp do broni, gdyż bardzo często wojskowy, który nocował u niej, zostawiał u niej swój rewolwer. Świadek opisała również reakcję Gierszewskiej na informację o śmierci męża. To właśnie ona, czyli Łopatkówna, przekazała jej tę informację. Strasznie się zdenerwowała. Wbiegła prędko po schodach i rzuciła się do telefonu. Była tak podniecona, iż nie mogła się z początku połączyć. Wreszcie dodzwoniła się. Wkrótce po tym Charlotte udała się na Lwowską do mieszkania swojego męża. Zeznania te potwierdza Charlotte, choć informuje sąd, iż początkowo była przekonana, że informacja o śmierci jej męża jest tylko niesmacznym żartem. Szybko jednak okazało się, że jest to niestety okrutna prawda. Początkowo nikt nie chciał sekcji zwłok Denata, nawet ona sama, ale z czasem, kiedy wszyscy zaczęli obwiniać ją, że to właśnie z jej powodu Gierszewski odebrał sobie życie, to kobieta coraz bardziej skłaniała się ku temu, aby rozwikłać zagadkę śmierci jej męża. Kobieta informuje również sąd, że pomyliła się w swoich wcześniejszych zeznaniach złożonych w trakcie śledztwa. Z mężem nie rozmawiała przez telefon w południe, lecz o godzinie wcześniejszej. O godzinie 12 była bowiem umówiona z porucznikiem Kaczorkiewiczem w kawiarni. Tego dnia mieli oglądać mieszkanie, które chcieli wynająć. Tym samym potwierdzają się tutaj przypuszczenia o romansie kobiety, który jak widzimy był już w dosyć zaawansowanym stadium, skoro para planowała nawet razem zamieszkać. O swoim pożyciu z małżonkiem nie chce opowiadać. Informuje ona sąd jedynie, iż początkowo przez pierwszy rok jej małżeństwo było udane. O powodach, dla których związek zaczął się rozpadać, kobieta opowiedziała za zamkniętymi drzwiami, ponieważ, jak uargumentowała swoją prośbę, nie chciała wywlekać brudów rodzinnych publicznie. Plotkowano, że być może Gierszewski był impotentem. Dlatego też para, pomimo 7 lat małżeństwa, nie doczekała się potomstwa. Wątpliwe jest jednak, by było tak w rzeczywistości. Przecież Gierszewski z zamiłowaniem korzystał z usług lokalnych kurtyzan. Poruszony zostaje również wątek tajemniczego telefonu, który kobieta otrzymała po śmierci męża. Charlotte zeznaje, że przypominał on głos sekretarki kucharskiego. Zaznacza, że nie mówi tego subiektywnie, gdyż o relacji Wiesława oraz Jackowskiej nie miała ona pojęcia. Mąż nie utrzymywał kontaktu ze swoją siostrą oraz jej mężem już od bardzo dawna. Tym samym Charlotte nie wiedziała o jakichkolwiek relacjach, jakie panowały w rodzinie kucharskich. Składania zeznań odmówiła natomiast Stanisława Gierszewska, matka zarówno oskarżonej, jak i ofiary tej sprawy. Nie podała powodów swojej decyzji, ale prawdopodobnie chciała uniknąć skandalu i wywlekania na światło dzienne brudów. Było to jednak nieuniknione, bo nawet jeżeli ona nie zeznawała w sprawie, to zeznawał cały szereg innych osób. Przypominam, że tutaj brało udział 139 świadków, więc brudy tak czy inaczej zostałyby wywleczone. Może jednak kobieta chciała coś przemilczeć. Raczej nie sądzę, żeby tutaj się odezwał jakiś jej matczyny instynkt, w którym chciałaby bronić swoją córkę, skoro jawnie nazywała ją złodziejką i nie chciała utrzymywać z nią żadnych relacji. Tego dnia zagadkowe również było pojawienie się pewnego tajemniczego jegomościa w kancelarii jednego z obrońców kucharskiej. Twierdził on, że zna prawdziwego zabójcę Gierszewskiego i na pewno nie jest to Julia Kucharska. Czekał on na mecenasa tak, aby podzielić się z nim swoją wiedzą. Po pół godzinie, nie doczekawszy się, opuścił kancelarię rzekomo w celu zakupu papierosów. Nigdy już jednak nie wrócił. Nie udało się ustalić, kim był niecodzienny gość. Najprawdopodobniej był to jednak żądny atencji niezwiązany ze sprawą mężczyzna. Nie pierwszy już raz ludzie chcą zwrócić na siebie uwagę, składając takie zeznania. Widzimy to zazwyczaj w sprawach zaginionych, gdzie nagle pojawia się wielu świadków, którzy twierdzili, że widzieli gdzieś osobę zaginioną.
Ciekawe są również zeznania postronkowego Lipińskiego, który bardzo próbował udowodnić przed sądem, że jego hipoteza o odebraniu sobie życia przez Denata nie była wcale tak kuriozalna. Ale moim zdaniem tylko jeszcze bardziej się pogrążył. Już praktycznie na samym początku śledztwa posterunkowy dowiedział się, że substancja, która znajdowała się na recepcję, wcale nie była trucizną, nie była cyjankiem potasu, tak jak mu się wydawało na samym początku. Ale była to całkiem niegroźna substancja do użytku zewnętrznego. Przytoczę tutaj może dialog, jaki odbył się przed sądem, a bardzo fajnie zobrazuje nam sytuację, jakaś tam wtedy zadziała. Jakże więc pan mógł obstawać przy koncepcji samobójstwa, skoro rzecz się już z miejsca wyjaśniła? Ja myślałem, że może zmarły zażył innej trucizny, nie z tej recepty. A czy znaleziono jakieś naczynie, szklankę? Nie. Ale myślałem sobie, taki inteligentny człowiek ma różne sposoby. Sąd zwrócił również uwagę, iż pokój był zamknięty, ale nie znaleziono klucza. A zwrócił pan uwagę na brak klucza? Tak, szukaliśmy go, ale nigdzie nie było. Więc jak pan to sobie wyobrażał, że nieboszczyk połknął go, czy jak? Myślałem, że może wyrzucił go przez okno. Jak bardzo odbiegało od realizmu to zeznanie, niech świadczy fakt, iż administrator budynku, świadek Tolak, zeznał, że okno gabinetu Gierszewskiego było już przyszykowane na zimę, tak, aby zachować w pomieszczeniu ciepło, było oklejone papierem. Zwrócił zresztą na to uwagę posterunkowemu już na samym początku śledztwa. Wskazał też ślady krwi, jakie dołożył na dywanie. Lipiński był jednak głuchy na jego argumenty i uczepił się swojej teorii. W sumie nie do końca wiadomo dlaczego, może nie chciało mu się za bardzo pracować. Dowiadujemy się również, że matka ofiary, kiedy dowiedziała się, że ktoś mógł dopomóc jej synowi tak, aby zszedł z tego świata, wypowiada znaczące słowa. Jeśli został zastrzelony, to z ręki mojej córki za namową Kucharskiego. Kucharską pogrąża również fakt, iż świadkowie donoszą, że chciała wykraść kalendarz swojego brata. Dokładnie ten sam kalendarz, w którym Denat zapisał datę ich spotkania. Oskarżona chciała pozbyć się wszelkich dowodów, które poświadczyłyby, że kobieta faktycznie planowała zobaczyć się z bratem tego krytycznego dnia. Konsternację wywołuje zeznanie woźnego Spoczyńskiego, który 29 września w południe dostarczył dla Gierszewskiego list z banku. Stwierdził on, że drzwi wejściowe były zamknięte na łańcuch. Niemożliwe więc jest, aby oprawca Gierszewskiego wyszedł właśnie tymi drzwiami. Jak miałby to zrobić? Zamykając przy okazji drzwi na łańcuch, przecież to jest niemożliwe. Sprawa łańcucha pozostała niejasna, gdyż gosposia zeznała, że miała w zwyczaju zamykać drzwi na zamek przed każdym ich otworzeniem, tak w formie zabezpieczenia. Ale nie jest jednak w stanie sobie przypomnieć, czy tego dnia też tak zrobiła. Nie pamięta też, czy została już drzwi zamknięte na łańcuch, czy uczyniła to sama. Proces zaczyna odkrywać coraz więcej rodzinnych grzeszków. Okazuje się na przykład, że Julia Kucharska, chcąc się zemścić na swoim mężu i dać mu takiego pstryczka w nos, pewnej nocy nie wróciła do domu. Przenocowała wtedy w noclegowni dla samotnych kobiet znajdującej się na ulicy Złotej. Jak sama tłumaczy, chciała zobaczyć, jaka będzie reakcja jej męża, gdy całą noc spędzi poza domem. Na Kucharskim fakt ten jednak nie wywarł zbyt wielkiego wrażenia. No, co najwyżej czekała go kolejna bezsenna noc, ponieważ martwił się tym, że został sam na noc. Bardziej był on zajęty swoim romansem z Jackowską. Często nawet wyjeżdżał z nią służbowo. Nocowali wtedy w jednym pokoju jako małżeństwo. Mężczyźnie jednak daleko było do bycia dżentelmenem, bo za takie wycieczki potrącał jej pieniądze z wypłaty. Twierdził, że jest to opłata za jej utrzymanie w hotelu. No, klasa. Nie ma co. Znają również bliskie znajome Denata, między innymi Stanisława Popowska, podobno kobieta zniewalającej urody. Opowiada ona przed sądem, iż często gościła w jego domu. Nierzadko Gierszewski był wtedy pijany w sztok. Raz nawet podczas jednego z takich spotkań odebrał telefon i rozmawiał z kimś po niemiecku. Wiemy, że mężczyzna miał zwyczaju właśnie w tym języku porozumiewać się z żoną. Musiał więc mieć niezły tupet, aby prowadzić rozmowę z własną małżonką, kiedy obok znajdowała się pani do towarzystwa.
Wizerunek nieskazitelnego, wspaniałego i dobrodusznego męża powoli zaczynał upadać. Nie pomogły nawet zeznania jego znajomych, którzy podkreślali, iż architekt był zawsze radosny i pomocny, przykładał się dosyć mocno do swojej pracy. Ale no cóż z tego, skoro nie stronił od alkoholu i towarzystwa ladacznic. Ważnym świadkiem jest Mosiejczuk, który podczas śledztwa zeznał, iż 29 września widział kobietę, która zdenerwowana wybiegała z kamienicy. Na sali rozpraw postanowiono przeprowadzić eksperyment. Najpierw obok Mosiejczuka przeszła zakryta płaszczem Jackowska, a chwilę później okryta tym samym płaszczem przemaszerowała Kucharska. Świadek bezsprzecznie stwierdził, że to drugą kobietę widział tego krytycznego dnia. Przypomina on również, że dokonał już rozpoznania oskarżonej na posterunku policji podczas okazania. Swoją pewność co do faktu, iż to właśnie Kucharska była kobietą, którą widział, określa na 90%. Największy smutek w oskarżonej wywołują zeznania Barbary Jackowskiej, czyli sekretarki, kochanki i potencjalnej przyszłej pani Kucharskiej. Kobieta przekroczyła próg sądu ubrana skromnie, w żakiecik z barankiem i okrągły kapelusz. Zeznaje ona, że Kucharski obiecywał jej rozwieść się z żoną, a ją traktował jak narzeczoną. Trzeba przyznać, że dziwne to były układy, aby mianować się narzeczoną mężczyzny, który posiadał już żonę. No ale nie takie przypadki miały miejsce już w historii. W zażyłych relacjach byli oni już od 2 lat, choć Jackowska pracowała u oskarżonego od lat 3. Początkowo jednak ich relacja nie była aż tak zażyła. Z czasem para zapała do siebie jednak żarliwym uczuciem i to do tego stopnia, że sekretarka Kucharskiego zamieszkała w kamienicy naprzeciwko miejsca zamieszkania swego ukochanego. Dokładnie okno w okno. Wiecie, tak, żeby nie mieli do siebie zbyt daleko, w razie czego. Jackowska porusza również temat rewolweru, który został znaleziony w kieszeni jej płaszcza. Mówi: w niedzielę wezwał mnie do siebie telefonem oskarżony Kucharski. Przyszłam natychmiast. Uwagę moją zwróciło wzburzenie, w jakim znajdował się pan Kucharski. Zauważyłam ślady, jak gdyby podrapań na jego czole. Wyjaśnił mi, że miał bardzo ostrą sprzeczkę z żoną, która chciała, aby był na nabożeństwie żałobnym, które miało się odbyć przed pogrzebem inżyniera Gierszewskiego. Gdy pan Kucharski odmówił, wówczas żona wybuchnęła, rzucając mu się do twarzy. Zwróciłam uwagę na rewolwer, który leżał na biurku. Uznałam, że w takich warunkach obecność rewolweru może spowodować nieszczęście. Chciałam go zabrać ze sobą. Pan Kucharski początkowo nie pozwolił, ale później, gdy zapytałam, czy nie masz do mnie zaufania, machnął ręką. Schowałam rewolwer do torebki, a po powrocie do swojego mieszkania przełożyłam do kieszeni płaszcza. Później, aż do wtorku, czyli dnia rewizji, nie widziałam się z panem Kucharskim. Kiedy podczas rewizji zażądano rewolweru, zapytałam, czy pan Kucharski powiedział, że ja mam broń, bo tylko my dwoje wiedzieliśmy o tej sprawie. Kobieta zeznaje również, że nie zna się na broni. Z całą pewnością nie strzelała z niej, ani nie czyściła lufy. Jeśli były w niej ślady wystrzału, to na pewno strzelał ktoś inny. Kucharska przepłakała praktycznie cały czas zeznań Jackowskiej i były to chyba jedyne emocje, jakie ona okazała na sali rozpraw. Największą sensacją tego dnia są zeznania Wiktorii Rafalskiej, gosposi Kucharskich. Składa ona bowiem wyjaśnienia, o których wcześniej w śledztwie nie mówiła. Jak sama opisuje: bo ja wciąż myślałam, że pani Kucharska jest ofiarą swej matki i nie wierzyłam w jej winę. Ale dziś zeznaję pod przysięgą i mówię, jak mi sumienie dyktuje. Według jej słów okazuje się, że małżeństwo Kucharskich dość żarliwie się kłóciło. Zwykle ich niesnaski dotyczyły sfery finansowej, ponieważ para popadła w spore zadłużenie. Sama Rafalska już od roku nie uzyskała od nich zapłaty za swą pracę, a raz nawet małżeństwo posunęło się do tego, iż najpierw wypłaciło jej miesięczną pensję, a później, gdy gosposia była zajęta, wykradło banknoty z jej torebki. Kucharska również miała żal do męża o to, że nie posiadają potomstwa. Zdaniem kobiety jej życie przez to było bezcelowe.
Gosposia twierdzi, że choć wcześniej zeznała, iż kucharska wróciła do Komorowa około godziny 11.30, tak teraz musi przyznać, że było to jednak bliżej godziny 12.30. Była cała zapłakana i roztrzęsiona. Zapytana, co się stało, odparła, że ma swoje kłopoty. Kazała Rafalskiej natychmiast wracać do Warszawy, wręczając jej bilet powrotny. Największa sensacja w jej zeznaniach ma dopiero jednak nadejść. Kobieta mówi: po rewizji w mieszkaniu przy ulicy Mianowskiego pan Kucharski płakał i powiedział do mnie: cały spadek przepadł. Zapytałam wówczas, czy pani Kucharska jest w tę sprawę zamieszana. Pan Kucharski na moje pytanie odpowiedział tak, ale przyłożył palec do ust i tłumaczył mi, że nie powinnam o tym nikomu mówić. Słyszałam, że pan Kucharski podszedł do żony i zapytał się półgłosem: czy to ty, musiątku, zrobiłaś? Na co ona odpowiedziała: ja, tylko nie mów o tym nikomu. Kucharski miał więc na myśli, że cały spadek przeszedł im koło nosa, ponieważ już w tamtych czasach było tak, że morderca nie dziedziczył. A gdy policja odnalazła broń, wiadomo było, że połączenie jego żony ze zbrodnią jest tylko kwestią czasu. Wyjaśnia się również sprawa tego, jak Kucharska dostała się niezauważona do mieszkania, a później wyszła, zamykając ze sobą drzwi na klucz. Małżeństwo Kucharskich mieszkało wcześniej w tej samej kamienicy, była przecież kiedyś ich własnością, zostali jednak przymuszeni do wyprowadzki. Zostawili sobie jednak klucze pasujące do drzwi wejściowych kamienicy. Kluczy tych pozbyła się świadek Rafalska na prośbę mecenasa Kucharskiego. Miała je wyrzucić gdzieś na polu, ale nie zdążyła, gdyż do domu znów zapukała policja. Kobieta więc, niewiele myśląc, spuściła je w toalecie. To samo zresztą uczyniła z biletem z Komorowa do Warszawy i z Warszawy do Komorowa, datowanego na 29 września. Prosiła ją o to zresztą sama Kucharska. Jest to pechowy dzień dla oskarżonej, ponieważ pogrążają ją nie tylko zeznania jej gosposi, ale również Wilhelma Ziegenhirta. Jest on właścicielem firmy, w której rewolwer Kucharski był reperowany. Zaznacza on, że wraz z rewolwerem wręczył on siostrze Denata 6 kul. Kilka dni później, już po zbrodni, rewolwer został odnaleziony jedynie z 5 kulami. Gdzie jest zaginiona kula, możemy się śmiało domyślać. Tłumaczenia Kucharskiej, iż otrzymała ona jedynie 5 naboi, ponieważ to właśnie ona odbierała broń zakładu, okazują się być wyssane z palca. Zeznania Rafalskiej potwierdza wywiadowca policji śledczej. Włodzimierz Lemko prowadził śledztwo w sprawie. Jak mówi: świadek Rafalska przyszła do mnie, jak twierdziła, przynaglona wyrzutami sumienia. Zeznając tak ważne szczegóły dotyczące morderstwa, zataiła je pierwotnie przed władzami śledczymi. Jego słowa pokrywają się z tym, co dzień wcześniej zeznała świadek Rafalska. Dodatkową informacją jest jednak fakt, iż gosposia przekazała funkcjonariuszowi, że Kucharska rozpowiada na prawo i lewo, iż jej brat odebrał sobie życie, ponieważ jego żona zaraziła go chorobą weneryczną. Skąd pewność, że była to żona, skoro mężczyzna tak namiętnie korzystał z usług i uciech, jakich dostarczały mu kobiety ulicy? No to tego nie wiadomo. Okazuje się jeszcze, że Kucharski próbował przekupić Rafalską. Wręczył jej nagle niemal całą zaległą sumę pensji, mówiąc przy tym: nic się nie bój, Wikciu, przed sądem będziesz kłamała, a ja, jako stary prawnik, nauczę ci, jak masz to robić. Dalej w procesie zeznaje szereg mniej lub bardziej znaczących świadków. I tak dowiadujemy się na przykład, że Kucharska jawnie obwiniała Charlotte o śmierć Gierszewskiego, doprowadzała tym samym kobietę do płaczu. Podobno arogancko zarzucała jej, że ta doprowadziła jej brata do ostateczności, a i tak nie ma co liczyć na spadek, ponieważ dostanie jedynie marną 1/4. Ktoś inny podnosił przed sądem, iż za młodu Kucharska była zupełnie inna, a to małżeństwo z Kucharskim, pod którego wpływem była kobieta, tak ją zmieniło. Nie dało się również ustalić, którym pociągiem kobieta wróciła do Komorowa. Ze stacji odjeżdżały 2 pociągi. Jeden o godzinie 11.05, a drugi o 12.05. Gdyby okazało się, że o 12.00 nikt nie odjeżdżał ze stacji, a o 11.00 tak, to kobieta miałaby alibi. Nie zdążyłaby dokonać zbrodni. Niestety,
Odpowiedź nie przynosi żadnego rozwiązania sprawy, ponieważ zarówno kurs o godzinie 11, jak i ten o 12 miał sprzedane po jednym bilecie. Zeznaje również adwokat Roman Polkowski. 8 października odebrał on telefon od Wiesława Kucharskiego, który prosił o umówienie jego żony w kancelarii w celu omówienia postępowania spadkowego po bracie. Jak więc widać, małżeństwo bardzo się spieszyło, aby sformalizować całą sprawę. Na pogrzebie Gierszewskiego, do którego ostatecznie nie doszło, według zeznań świadków oskarżona sprawiała niezbyt dobre wrażenie. Była wyraźnie pobudzona. Zamiast spokoju i skupienia, które powinno towarzyszyć takiej uroczystości jak pogrzeb, na twarzy oskarżonej jawiła się ekscytacja. Rozmawiała również jak gdyby nigdy nic o budowie domu i swoim psie. Sami przyznacie, że pogrzeb brata, który kilka dni temu miał odebrać sobie życie, to nie najlepszy moment, aby prowadzić dysputy na temat czworonogów, zwłaszcza że oficjalnie Kucharska bardzo lamentowała nad ciałem swojego brata. Okazało się również, że małżeństwo Kucharskich było przeogromnie zadłużone, ale naprawdę przeogromnie, do tego stopnia, że groziły im licytacje komornicze. Wielokrotnie zresztą zdarzało się, że wierzyciele odwiedzali parę, jednak za każdym razem Kucharska wpadała w tak wielki szloch i rozpacz, że groziła odebraniem sobie życia. Raz nawet znaleziono ją nieprzytomną w łazience, a koło niej były rozsypane tabletki nieznanego pochodzenia. Świadek Nagat twierdzi, że był to jednak sposób kobiety na odroczenie egzekucji. Kucharska często zresztą symulowała. Świadczyć o tym miał chociażby fakt, iż Kucharscy nigdy nie chcieli wzywać lekarza. Zasłaniali się tym, że kobietę obejrzy lekarz prywatny. Często jest taka sztuczka z udawanym odebraniem sobie życia udawała i komornicy czy wierzyciele odpuszczali i przychodzili w innym terminie. Wtedy czekała ich oczywiście dokładnie taka sama scena. Proces ujawnia bardzo dużo większych lub mniejszych problemów oraz machlojek finansowych małżeństwa. Jak to podobno mawiał za życia Gierszewski, Kucharski cynicznie uchyla się od płacenia wszelkich należności. A jak zeznawał świadek Baliński, w rozmowach ze mną interesowały go raczej ostrygi i Monte Carlo niż wszystkie inne sprawy. Na sali rozpraw potwierdza się również informacja, że stosunki między Kucharską a jej matką były napięte już od czasów dzieciństwa Julii. Stanisława Gierszewska od małego nie darzyła swojej córki jakimś szczególnym uczuciem. Kobieta była rozpieszczana przez ojca, od matki zaś dostawała jedynie chłód. Potwierdziło się również, że Julia Kucharska nie pałała wielką sympatią do swojej szwagierki, Szarlosty. Wiązało się to z faktem, iż miała za złe kobiecie to, że ta wywodzi się z biedoty. Nie rozumiała, jak jej brat, który tak naprawdę był dobrze sytuowany, mógł chcieć poślubić kobietę, która nie ma grosza przy duszy. Na tym tle dochodziło ponoć między rodzeństwem do wielu kłótni, aż ostatecznie Julia i Zbigniew zerwali ze sobą kontakt. Wielu świadków podkreślało stanowczo, że Julia Kucharska, w ten czas jeszcze Gierszewska, była zasadniczo dobrą dziewczyną, a wpływ na jej przyszły charakter miał związek z jej mężem, Wiesławem Kucharskim. Mężczyzna miał źle oddziaływać na swoją małżonkę, wskutek czego Julia zatraciła się zupełnie w drożdżutnym trybie życia, oszustwach finansowych, a z roku na rok coraz bardziej skłócała się z członkami swojej rodziny. Doszło nawet do tego, że Kucharski podstępem uzyskał podpis babki Gierszewskiej na pożyczkę z towarzystwa kredytowego. Jak twierdziła kobieta, która swoje lata już miała, ponieważ dotarła mi informacji, że kobieta liczyła sobie aż 90 lat, to nawet nie zdawała sobie do końca sprawy, co podpisuje. Oczywiście żadnych pieniędzy z tego kredytu nie zobaczyła na oczy, a całą kwotę przywłaszczył sobie właśnie Kucharski. Nie trzeba być tutaj Sherlockiem, aby domyślić się, że cała ta sprawa również nie przyczyniła się do zacieśnienia relacji w rodzinie Gierszewskich. Babka Gierszewska nawet zapisała w testamencie 3/4 swojego majątku dla swojego wnuka, Zbigniewa Gierszewskiego, gdyż, jak sama twierdziła, Kucharscy już wystarczająco wzbogacili się na niej za jej życia. W procesie nie może też zabraknąć narzeczonego żony denata, chociaż brzmi to trochę kuriozalnie. Jak widać, w wyższych sferach zawieranie narzeczeństwa w trakcie małżeństwa jest czymś normalnym, bo mamy tutaj już taką drugą sytuację. Jego przesłuchanie ze względu na to, iż dotyczyła tematu delikatnego i intymnego, odbyło się za zamkniętymi drzwiami.
Dowiadujemy się jednak od innego świadka, że porucznik Kaczorkiewicz poznał panią Charlottę Gierszewską na dancingu. Ich relacja zaczęła się robić tak zażyła, że mężczyzna zamierzał doprowadzić do rozwodu Gierszewskich, a później poślubić swoją kochankę. Jak wiemy, Charlotta przychylała się do jego zamiarów. Prawdopodobnie więc, gdyby nie śmierć Zbigniewa, małżeństwo Gierszewskich wkrótce przeszłoby do historii, zwłaszcza, że kobieta wraz z Kaczorkiewiczem przymierzali się nawet do wspólnego zamieszkania. Można tutaj więc śmiało stwierdzić, że śmierć inżyniera była jej tutaj nawet na rękę. Ekspertyza różnikarska wykazała, że kula, którą wydobyto z głowy ofiary, w 90% została wystrzelona z rewolweru państwa kucharskich. Świadczyły o tym linie wyżłobień, jakie rewolwer nadał wystrzelonym pociskom. Jako dowód w sprawie przedstawione zostały zdjęcia ukazujące owe wyżłobienia. Tak oto kończy się przesłuchanie świadków całej tej zagmatwanej historii warszawskiej elity. Do mowy końcowej przystępuje prokurator. Domagając się najwyższego wymiaru kary, wolałbym zrzec się oskarżenia. Wolałbym, aby śledztwo wykazało, iż zbrodnię popełnił ktoś obcy, nie siostra. W czasie całego przewodu sądowego miałem wrażenie, że stąpamy po moralnym trzęsawisku. Sprawa dotyczy środowiska bardzo nam bliskiego, sfery inteligenckiej. Oskarżeni posiadali wyjątkowe warunki do uczciwego życia. Cenzus wykształcenia, zamożność. Wykorzystali jednak to wszystko bez skrupułów i bez wahania dla własnej, źle pojętej korzyści, dla krzywdy innych. Dalej prokurator kontynuuje, wykazując, jak wielki majątek posiadali kucharscy, a w jak bezmyślny sposób roztrwonili całą swoją fortunę. Pomimo tego, że doszli do bankructwa, nadal nie mogli pogodzić się z faktem, że pieniądze nie spadną im z nieba, a oni sami żyją na ochłapach. Pozyskiwali je zresztą tylko z oszustw lub kredytów. Kucharska, choć nie śmierdziała już groszem, wynajęła 5-pokojową willę w Komorowie, choć zamieszkiwała ją jedynie ona i jej pies. Mąż pozostał w Warszawie, wolał być bliżej swojej kochanki. Nadal więc zależało jej na tym, by uchodzić za milionerkę, choć w rzeczywistości zmuszona była pożyczać pieniądze na obiady i kolacje. Nie stać jej w ogóle było na jakiekolwiek składniki potrzebne do przyrządzenia obiadu. Tak o Kucharskiej mówił prokurator. Kucharska jest zupełnie samotna. Musi zrezygnować ze wszystkiego, co uważała za najwyższą wartość w życiu. Odbywa długie spacery tylko w towarzystwie ulubionego psa. Podkreślony zostaje tutaj również fakt, iż Kucharska odebrała broń 27 września, a już 28 była umówiona z bratem na spotkanie. Ostatecznie się ono nie odbyło i zostało przełożone na dzień później. Ale dla prokuratora nie pozostawia to żadnej wątpliwości, iż ta zbrodnia była planowana. Broń nie była zabrana w celu odebrania sobie życia przez oskarżoną. Gdyby Kucharska miała takie plany, no to będąc sama w Komorowie miała świetne warunki ku temu, aby pociągnąć za spust. Ta jednak strzału do siebie nie oddaje. Zamiast tego oddaje go do swojego brata. I w zasadzie dlaczego? Z czystej chciwości? Dla siebie? Dla męża, który tak bardzo kochał luksusy, które utracili? Może Kucharska liczyła na to, iż mąż spojrzy na nią łaskawszym okiem, gdy ta znów będzie milionerką. Wiemy, że tutaj zaczynała przegrywać ze swoją młodszą wersją, z Barbarą Jackowską. Sztuka ta jej się jednak nie udała, ponieważ Wiesław Kucharski, choć początkowo faktycznie, bronił swojej żony. To w momencie, gdy zorientował się, że jej wina jest niepodważalna, a tym samym kobieta nie może dziedziczyć po swoim bracie, zdecydował się pogrążyć swoją małżonkę i nie zeznawać na jej korzyść. Bo jak tutaj przypominam, oskarżony odmówił składania zeznań na sali sądowej. Taka więc to była wielka miłość do jego żony, a raczej do jej pieniędzy, które nagle znów mogła posiadać. Nie zdziwiłabym się tutaj, gdyby Kucharski od samego początku kochał po prostu pieniądze, a nie samą Julię. Trochę mi nawet szkoda tej kobiety, nie dość, że matka nie okazywała jej żadnych uczuć, to jeszcze trafił jej się mąż, który tak naprawdę nie kochał jej, tylko jej pieniądze. Myślę, że może kobieta chciała wierzyć, że on ją kocha, dlatego też weszła w ten rozrzutny tryb życia i zaczęła szasać pieniędzy na prawo i lewo, żeby zadowolić swojego męża. I dopóki pieniądze były, to ta sztuka nawet jej się udawała. Problem się zaczął, kiedy się skończyły.
Według prokuratora oskarżona znalazła się na właściwym miejscu, czyli na ławie oskarżonych. Pretendentów do zbrodni było wiele, ale to najpewniej właśnie ona była sprawczynią. Charlotta Gierszewska miała niepodważalne alibi. Najpierw w domu widziała ją jej gosposia, a chwilę później kobieta udała się do kawiarni, w której spotkała się ze swoim ukochanym. Porucznik Kaczorkiewicz, czyli kochanek Gierszewskiej, również może zostać wykluczony. Posiadał on broń, ale nie w jego stylu było załatwianie porachunków w ten sposób. Co prawda chciał, aby jego ukochana rozwiodła się dla niego ze swoim mężem, ale czynił to w sposób honorowy, a przynajmniej na tyle, na ile wchodzenie na trzeciego w cudzy związek może być honorowe. Kucharski również dużo zyskałby na śmierci Gierszewskiego, a dokładniej mówiąc na spadku, jaki uzyskałaby jego żona. Ale szereg świadków poświadczyło tutaj o bojaźliwej naturze mężczyzny, który nawet w nocy bał się zostawać sam w domu. Tak więc jak on miałby tutaj popełnić tak zimną zbrodnię i jeszcze zachować zimną krew? Tym bardziej, że nikt go w okolicy kamienicy na ulicy Lwowskiej nie widział. Jackowska również byłaby szczęśliwa, gdyby Kucharska została wsadzona za kratki. Była jednak zupełnie obca Gierszewskiemu. A raczej mało prawdopodobne jest, że umówiłby się z nią w swoim gabinecie i ufał do tego stopnia, że pozwoliłby jej stanąć za swoimi plecami. A strzał, jak przypominam, padł bowiem od tyłu. Dokładnie w momencie, w którym Gierszewski siedział za biurkiem. Szczelina między ścianą a mężczyzną była niewielka. Raczej nie wpuściłby za siebie kogoś, kto nie byłby dla niego bliski, nawet gdyby miał skorzystać z telefonu, który wisiał za jego plecami. Ze wszystkich podejrzanych w tej sprawie to właśnie siostra Denata posiadała broń, motyw, predyspozycję oraz brak alibi. Dla prokuratora nie ulega wątpliwości, że Kucharska wróciła do Komorowa pociągiem o 12, dzięki czemu w wynajmowanej willi znalazła się już przed 13. Początkowo mąż pomagał jej zacierać ślady, liczył bowiem na spadek, który miała zyskać. Szybko jednak okazało się, że pieniądze przejdą im koło nosa. Jak próżnym i pozbawionym uczuć trzeba być człowiekiem, aby zamiast martwić się utratą życia członka rodziny, myśleć tylko o przysługujących pieniądzach. Ciekawym aspektem jest tutaj również fakt, iż na sali rozpraw zostało poruszone zamiłowanie Kucharskiej do literatury kryminalnej. Rzekomo miała w ten sposób znaleźć inspirację do popełnienia zbrodni. Nie po raz pierwszy zresztą zainteresowanie tą tematyką działa na niekorzyść osoby oskarżonej. Przypomnijmy sobie nasze wcześniejsze sprawy, gdzie podnoszono, iż czytanie tajnego detektywa może źle wpływać. Tajny detektyw przewijał się w naszych sprawach dosyć często, właśnie również jako lektura, która deprawowała. Tutaj jednak Kucharska lubowała się w kryminałach, a w nich właśnie bardzo często ofiara ginęła od kuli rewolwera. Prokurator wnosił więc o wymierzenie najwyższego wymiaru kary, a była to kara śmierci. Kucharska posiada 3 obrońców i trzeba przyznać, że wszyscy wspinają się na wyżyny swoich możliwości. Adwokat Drobniewski wysnuwa tezę, jakoby to nie Kucharska dokonała zbrodni, a jakiś anonimowy mężczyzna. Brzmi totalnie bez sensu? Ale teoria Metanasa nie do końca jest tak odrealniona, jak nam się wydaje. Obrońca podnosi, że już od samego początku założono, że to Kucharska jest winna i tylko tej teorii się trzymano. Zapomniano o tym, że Gierszewski obracał się wśród pań do towarzystwa, a jak wiadomo, zwykle połączone są one ze światem przestępczym. Mogło więc być też tak, że któraś z pań doniosła o majętnym kliencie. Oprawca Gierszewskiego mógł więc chcieć dokonać napadu w celu rabunkowym. Trzeba tutaj podnieść pewną sprawę. Kieszenie Gierszewskiego zostały przeszukane, co nie zostało tutaj podniesione w trakcie procesu. To znaczy, że ktoś czegoś szukał. Może właśnie gotówki, albo może portfela. Być może nawet agresor zaszantażował architekta, że zszarga jego reputację, rozpowiadając, jakoby mężczyzna miał skrzywdzić którąś z dziewczyn. Gierszewski, być może wystraszony, telefonicznie chciał wezwać pomoc, ale napastnik był szybszy i przeciął kabel. Architekt nie krzyczał o pomoc, gdyż było mu wstyd. Nim zdążył uciec, padł strzał. A dlaczego nikt nic nie słyszał? Ano według prokuratury dlatego, że gosposia Molenda była w zmowie z agresorem.
Być może nawet miała z nim romans. Była zresztą w takim wieku, w którym powoli myśli się o założeniu rodziny, więc może pomogła mu dostać się włamywaczowi do mieszkania. Stąd też wspomniany w procesie założony łańcuch na drzwiach. Gdy w południe zjawił się posłaniec z banku, napastnik był nadal w mieszkaniu, dlatego ten łańcuch był założony wcześniej. Należy również zwrócić uwagę na niecodzienną wścibskość gospodyni Molendy, która wiedziała niemal wszystko o swoich chlebodawcach. Takiej osobie nie byłoby trudno zinscenizować wszystko w taki sposób, aby odwrócić podejrzenia od prawdziwego winnego. Również nietrudną sztuką byłoby zwrócić winę na kucharską, skoro Molenda doskonale wiedziała o zatargach w rodzinie Gierszewskich. Ale nie można przejść obojętnie wobec zeznań Charlotte. Kobieta z początku twierdziła, że z mężem rozmawiała o godzinie 12. Dopiero na sali rozpraw zmieniła swoje zeznania i cofnęła godzinę rozmowy telefonicznej. Twierdziła, że dopiero później poukładała sobie wszystko w głowie i z całą pewnością nie mogła z mężem rozmawiać o godzinie 12. Czyżby faktycznie tak było? A może Gierszewska zdała sobie sprawę z faktu, iż jej kochanek, porucznik Kaczorkiewicz, nie ma alibi na czas popełnienia zbrodni? Być może kobieta po prostu postanowiła kryć swojego kochanego, tym samym wrabiając w zbrodnię szwagierkę. Patrząc na wszystkie możliwości oraz fakt, iż każdy z podejrzanych mógł równie dobrze popełnić zbrodnię, adwokat prosił o uniewinnienie kucharskiej. Według niego zdecydowanie za szybko skupiono się jedynie na jej winie, zamiast dokładnie zbadać sprawę i przyjrzeć się wielu możliwym wariantom. Drugi adwokat, Nadworski, idzie inną drogą. Pyta sąd. Skąd oskarżona kucharska mogła wiedzieć, że brat jej nie sporządził już testamentu? Był wprawdzie młody jeszcze, ale wszyscy zeznają, że tak bardzo skrupulatny. Mecenas ukazuje, że Gierszewski przeżył już jeden wypadek samochodowy, który popchnął go właśnie do uregulowania swoich finansów oraz sporządzenia testamentu. Przecież jego żona była beneficjentką jego polisy na życie. Gierszewski zakładał więc, że może mu się stać coś złego. Jeżeli założył polisę na życie, to być może też sporządził testament. Skąd więc przekonanie kucharskiej, że owego testamentu nie ma? Gdyby taki dokument istniał, to raczej oczywiste jest, że Gierszewski nie zapisałby swojej siostrze nic. Żyli przecież w głębokim konflikcie, a tym samym kucharska nie zyskałaby kompletnie złamanego grosza na jego śmierci. Majątek dziedziczyłaby tylko, jeżeli jej brat nie był zapobiegliwy i nie spisał zawczasu swojej ostatniej woli. A kucharska, jako że jej relacje z bratem nie były najlepsze, wręcz można powiedzieć, że w ogóle ich nie było, no to nie mogła wiedzieć o istnieniu lub też nieistnieniu testamentu. Czy zaryzykowałaby aż tak bardzo śmiercią swojego brata tylko po to, żeby sprawdzić, czy testament istnieje, czy nie? Nawet nie była pewna, czy dostanie cokolwiek z tej zbrodni i z tej śmierci. Adwokat przychyla się również do wniosków swojego poprzednika. Skoro dla wszystkich wiadome jest, w jakich środowiskach obracał się Gierszewski, i chodzi tutaj o panie lekkich obyczajów, skąd przekonanie, że żadna z nich nie stała za zbrodnią? Jak pokrzykuje na sali rozpraw, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dostaje się również kucharskiemu, którego mecenas obwinia za całe zło, które spotkało oskarżoną, czyli jego klientkę. Od ich ślubu wszystko się zaczęło. To kucharski miał diabelski wpływ na swą małżonkę, która zaślepiona miłością do niego trwoniła wraz z nim majątek oraz dla niego kradła. Oszukiwała najbliższe jej osoby. Kucharski, choć dobrze wykształcony, z dobrym fachem w ręku, był praktycznie na utrzymaniu swej żony. Sam zarabiał niewiele, a ostatnio to wręcz w ogóle. Nie przeszkadzało mu to jednak szastać pieniędzmi na prawo i lewo. Oczywiście jego zdaniem jego klientka nie ponosi winy za zbrodnię i należy jej się wyrok uniewinniający. Mecenas Wasserberger, trzeci z obrońców kucharskiej, stara się z kolei obalić ekspertyzę rusznikarską i ze swojego zadania wywiązał się rewelacyjnie, a przynajmniej na tyle, na ile mógł się wywiązać, gdyż wykazał, iż ekspert sfotografował jedynie 1/12 części pocisku. Należałoby więc pomniejszyć szacowane prawdopodobieństwo określone na 90% dwunastokrotnie.
Wassenberger wykazuje również, że zarówno Charlotta Gierszewska, jak i Barbara Jackowska posiadały dużo więcej motywów, które mogłyby popchnąć je ku zbrodni. Jedyną pobudką kucharskiej były pieniądze. Jak obrońca rzekł w swojej mowie końcowej, za brakującą kulę winien odpowiadać nie ten, kto kulę nabył, lecz ten, przy którym znaleziono rewolwer z 5 nabojami. Julia Kucharska w ostatnim słowie twierdziła, że to nie ona jest zabójczynią swojego brata. 6 maja 1939 roku niemal wszystkie gazety w kraju rozpisały się o wyroku, jaki zapadł w jednej z najgłośniejszych spraw dwudziestolecia międzywojennego. Julia Kucharska zostaje skazana na 15 lat pozbawienia wolności i utratę praw obywatelskich na lat 10. Jej jeszcze mąż, Wiesław Kucharski, za przekręty finansowe usłyszał karę 1,5 roku pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Sąd nie kończy na wymierzeniu kary, ale przechodzi do wygłoszenia swoich wniosków. W odczuciu sądu oskarżona jest po części ofiarą swego męża. Od dziecka odrzucona przez matkę była rozpieszczana przez ojca. Przez niego zakochała się w luksusowym trybie życia, ale kiedy trafiła na Kucharskiego, jej materializm został ukierunkowany w złą stronę. Małżeństwo uwielbiało wystawne życie, jednak Kucharski nie wykazywał większych ambicji, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Niemal całe swoje ekstrawaganckie życie opierali na fortunie żony. I to ona fundowała ich zachcianki. Niestety, jak to bywa z pieniędzmi, kiedy się ich nie inwestuje i nie zarabia, a lubi dobrze zabawić, no to szybko się one kończą. I nie inaczej zadziało się u Kucharskich. Żona co prawda miała spore zaplecze finansowe, miała także sporo nieruchomości, które również były sporo warte. No ale co z tego, skoro pieniądze się jej nie trzymały? Być może gdyby mecenas Kucharski zatracił się w pracy i również dokładał co nieco do ich wystawnego życia, no to może nie skończyłoby się ono aż tak szybko. Ale niestety, jego charakter był na to zbyt leniwy, a i jego ambicja zakończyła się na poślubieniu bogatej panny. Im bardziej małżeństwo popadało w długi, tym bardziej wygasała miłość Kucharskiego, a małżeństwo oddalało się od siebie. Początkowo po śmierci Gierszewskiego Kucharski zadowolony wspierał swoją żonę. Wielka fortuna, której Gierszewski dorobił się ciężką pracą, była nagle na wyciągnięcie ich ręki. Kiedy jednak okazało się, że ze spadku nici, ponieważ śledczy połączyli jego żonę ze zbrodnią, jego zapał szybko przygasł. Odmówił składania zeznań w sprawie, choć przecież mógł nimi pomóc swojej żonie. Jawnie wyprowadził się do swojej kochanki, kiedy Kucharska przebywała w areszcie. Zdał jej wspólne mieszkanie, no bo przecież nie było już mu potrzebne, a na ogłoszenie wyroku nawet nie przyszedł. Klasa sama w sobie. Co Jackowska w nim widziała, to ja szczerze nie wiem. Nie wiem też, co widziała w nim Kucharska, która, jak sama zeznała na sali rozpraw, kocham go dziś jeszcze, choć zawiódł moje zaufanie, choć nie okazał się godny miłości. Możecie mówić, co chcecie, ja wiem, że kobieta popełniła tę straszną zbrodnię, ale jednak jest mi jej trochę szkoda. Być może gdyby trafiła na innego kandydata, na męża, to ta sprawa nie miałaby miejsca. Jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, a świat nie usłyszałby o Gierszewskim, o Kucharskiej i o całej tej okrutnej zbrodni. Sąd również zaznaczył, że w jego opinii co do winy podejrzanej nie ma najmniejszych wątpliwości. Jego zdaniem oskarżona wróciła do Komorowa pociągiem o 12.05, gdzie o godzinie 13 była widziana przez swoją gosposię, jak rzewnie płacze i rozpacza. Być może właśnie w momencie, gdy dotarła do domu, puściły jej te wszystkie emocje. Musiała je przecież zdusić w trakcie drogi powrotnej tak, aby nikt się nie zorientował, że właśnie stało się coś potwornego. Sąd jednak mówi, iż w jego odczuciu tutaj nie sam materializm popchnął Julię do zbrodni. Kobieta była umówiona z bratem, wiedziała, że grozi jej licytacja komornicza, utraciła już swoją własną rodzinę, właśnie traciła męża na rzecz Jackowskiej. Dziecka nigdy się nie doczekała, a teraz miała stracić tę niewielką część, która w jej życiu jeszcze pozostała. Być może nawet przybyła prosić brata o pomoc finansową. Może nawet zagroziła odebrania sobie życia. Gierszewski jednak był chyba do tego przyzwyczajony.
Może nawet by jej uległ, gdyby kobieta wraz z mężem nie zawłaszczyła sobie zawczasu dużej części jego majątku. Gdy był na studiach, niemal rozdysponowała cały spadek, który należał się również jemu. Gierszewski co prawda odzyskał pieniądze, ale dopiero po sprzedaży kamienicy. Resztę mądrze zainwestował. Był też uznanym architektem, który swojej pracy się nie bał. Był nawet pracoholikiem. Majątek więc szybko pomnożył. Dlaczego więc teraz miałby się dzielić ze swoją marnotrawną siostrą, która wcześniej jakoś nie przejmowała się tym, że pozbawia swojego brata należnej mu części spadku? Być może to właśnie przesądziło o tym, że Zbigniew odmówił Julii. Kobieta być może poczuła w sobie jakąś wewnętrzną nienawiść do brata. Udało mu się ułożyć swoje życie, dorobił się fortuny. Może jej pomóc, ale nie chce tego zrobić. Prawdopodobnie kobieta poprosiła o wykonanie połączenia telefonicznego. Podeszła do aparatu, podniosła słuchawkę, odwróciła się do Gierszewskiego i strzeliła. Strzał padł celnie i przerwał kręgi szyjne. Mężczyzna zginął na miejscu. Julia spróbowała upozorować jeszcze napad rabunkowy, zabierając portmonetkę architekta oraz wywracając kieszenie na lewą stronę. Nieudolnie przecięła kabel telefoniczny. Nie wiedziała przecież, że należy przeciąć główny kabel, a nie tylko słuchawkę. Zamknęła drzwi na klucz, tak aby zbrodnia jak najdłużej pozostała niewykryta i oddaliła się z miejsca zdarzenia. Najgorsze w odczuciu sądu jest tutaj fakt, iż kobieta miała wspaniałe warunki ku temu, aby jej życie było bajką. Wystarczyło, aby kobieta zainwestowała swoje pieniądze i pomnażała je z miesiąca na miesiąc. Ona jednak wolała się bawić i wydawać je lekką ręką. W zamian za to pozbawiła życia brata, który wybaczył jej wiele jej występków na tle finansowym. On po prostu na samym końcu już stracił cierpliwość i nie chciał finansować jej luksusowego życia. Zresztą nie miał takiego obowiązku. Była tylko jego siostrą. I kto wie, być może gdyby kobieta nie była aż taką oszustką finansową, gdyby nie wszystkie te weksle, które podrobiła, gdyby nie oszustwo starszej babci Gierszewskiej, to może brat by jej pomógł. Ale nie tym razem. Kobieta doigrała się, a tym samym jej brat musiał zginąć. Powództwo Charlotty Gierszewskiej o przysłowiową złotówkę zadośćuczynienia zostało w pełni odrzucone. Sąd zaznaczył, że owszem, zadośćuczynienie za straty moralne należy się małżonce, ale nie w momencie, w którym ta opuściła męża i planowała życie z innym mężczyzną. Gdzie tu ból po stracie? Gdzie jest ta miłość? Gdzie ten żal? Charlotta opuściła Gierszewskiego jeszcze za jego życia. To, że nadal wedle prawa była jego żoną, wcale nie świadczyło o tym, że jej uczucia zostały zranione. Przecież te uczucia już dawno zostały przez nią ulokowane gdzie indziej. Charlotta nie może więc rościć sobie prawa do zadośćuczynienia krzywdy moralnej, ponieważ na własną prośbę wyzbyła się godności żony zmarłego. Opuściła męża, wyprowadziła się z jego domu, planowała życie u boku innego mężczyzny, a nawet próbowała wynająć mieszkanie razem z tym mężczyzną. Ba, mianowała go nawet swoim narzeczonym. Charlotta kilka dni po ogłoszeniu wyroku podjęła próbę targnięcia się na własne życie. A tak przynajmniej założono, ponieważ kobieta została znaleziona nieprzytomna przez swoją służbę. Zażyła zbyt dużą dawkę środków nasennych. W ciężkim stanie została przewieziona do lecznicy. Jej stan był tak poważny, że kobieta otrzymała od księdza ostatnie namaszczenie. Nikomu jednak nie wyjawiła swoich pobudek i motywacji. Czy to poczucie winy? Tęsknota za mężem? Czy może tak jak pisała Ilustrowana Republika, przegrana sądowa w procesie o zadośćuczynienie? Kucharska wniosła apelację. Nikt jednak nie był w stanie przewidzieć, że już 4 miesiące później Polska będzie wyglądała zupełnie inaczej. Kobiecie udaje się jednak doczekać procesu, który rusza pod koniec maja 1940 roku. Na rozprawie Kucharska do winy się nie przyznała, ale nie złożyła dodatkowych wyjaśnień.
Zaświadcza jednak, że z Warszawy do Komorowa wyruszyła po 11, a nie po 12, a naboi faktycznie nabyła 6, a w zasadzie to miała nabyć 6. Dopiero w domu zorientowała się bowiem, że zostało jej zapakowanych jedynie 5 naboi, czyli dokonana została pomyłka. Nie próbowała jej jednak naprawiać, ponieważ nie zdawała sobie sprawy z tego, iż będzie miało to tak szalony wpływ na jej życie. Prokurator zapewnia sąd, że wcześniejszy proces został przeprowadzony z dokładną starannością i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Obrona robi co może. Podważa wiarygodność świadków, którzy zmieniali swoje zeznania. Ukazuje, że nie zbadano odcisków palców na rewolwerze. Mówi o zawziętości Jackowskiej, która w listach do Kucharskiego pisała: aby się z tobą połączyć i jestem gotowa na wszystko. Wreszcie poruszony zostaje możliwy napad rabunkowy, który nie został zbyt dobrze zbadany w tej sprawie, a który według obrony był bardzo prawdopodobny. 28 maja 1940 roku sąd apelacyjny w całości zatwierdził wyrok sądu pierwszej instancji. A ponieważ sytuacja polityczna w Polsce była wtedy taka, jaka była, to sądy apelacyjne były od razu traktowane jako sądy najwyższe i od ich orzeczeń nie było już możliwości, aby wnieść ponowną apelację. Kucharska przyjęła wyrok ze spokojem. Co się z nią stało później? Nie wiadomo, choć plotki głoszą, że została rozstrzelana przez okupanta. Cała ta sprawa wstrząsnęła nie tylko Warszawą, ale i całą Polską. Proces ten ukazał całą prawdę o tak zwanych elitach i o inteligencji. Prowadzenie się i moralność bogaczy okazała się być bardzo płytka. Alkohol, zdrady, fałszerstwa, kradzieże, a jak się okazało na samym końcu, to nawet bratobójstwo. Pamiętajmy tutaj, że niemal każda z postaci tego dramatu miała swoje za uszami. Dwie osoby, Charlotta oraz Wiesław, choć oficjalnie mieli obrączkę na palcu, no to jakoś nie przeszkodziło im to, aby wejść w związek narzeczeński z innymi osobami. Cały czas zaskakuje mnie, jak można wejść w związek narzeczeński, będąc już po ślubie. Nawet główna postać dramatu, która na początku była stawiana na piedestale jako szanowany i ceniony architekt, który dorobił się sam majątku, który był taki obrotny, taki skrupulatny, no to nagle okazało się, że w sumie to tak krystaliczny on nie był, ponieważ był alkoholikiem, który był, można by powiedzieć spokojnie, uzależnionym od usług ulicznych pań. Nie był skory, żeby rozstać się ze swoją żoną, ale jednocześnie jakoś nie miał oporów, żeby ją zdradzać na prawo i lewo. Kucharscy, uchodzący tak na pierwszy rzut oka na wyższe sfery, tak naprawdę to byli zwykłymi oszustami. Dawno już utracili swój cały majątek, próbowali łatać swój budżet, czym popadnie, a najczęściej były to właśnie machlojki, oskarżenia, podrobione weksle. Wszystko, byle tylko się wzbogacić. Nawet matka Gierszewskich okazała się być kobietą, która nie tylko nie kochała własnej córki, nie oddawała jej żadnej matczynej miłości, to pisała obelżywe hasła na ścianach ich wspólnej kamienicy. Nic więc dziwnego, że proces budził w ludności tak wielkie emocje. Ludzie, którzy mieli być elitą tego kraju, ludzie, którzy posiadali wyższe wykształcenie, mamy tutaj architekta, mamy tutaj mecenasa, adwokata, no to okazali się być bliżej rynsztoka niż nie jeden zwykły Kowalski. Zresztą chyba nawet po dzisiejszy dzień obserwujemy to zjawisko. Najbardziej zdegenerowana wydaje się być wyższa sfera, ponieważ, no nie oszukujmy się, stać ją na to. Nie wiadomo, co się stało do końca ze wszystkimi osobami tego dramatu, tej całej historii. Wrzesień 1939 zmienił wszystko. Wiadomo, że początkowo Kucharski zamieszkał z Jackowską, z którą planował wspólne życie. Nie wiem tylko, czy formalnie rozwiódł się w końcu ze swoją żoną, czy nie, ale wydaje mi się, że nie miało to dla niego zbyt wielkiego znaczenia. Bardziej miało znaczenie dla Jackowskiej. Chociaż patrząc na to, jakie przyszły czasy, chyba nie mieli tego w głowie.
Wiadomo natomiast, że kamienica na ulicy Lwowskiej 8 stoi nadal. Nie wiem tylko, czy nadal jest to ulica Lwowska. Na kamienicy nadal jest podobno plakietka informująca, że jest to pozostałość po zabytku rodziny Gierszewskich. Tak więc gdyby ktoś w Warszawie miał ochotę przejechać się i sprawdzić, można nawet zrobić zdjęcie, to byłoby naprawdę fajnie. A ja dziękuję Wam dzisiaj za wysłuchanie tej historii. Myślałam, że wyjdzie jeszcze dłuższa, ale chyba nie będziecie zbyt zawiedzeni, ponieważ mamy tutaj prawie 2-godzinne nagranie. Będzie co słuchać, będzie co robić. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę. A ja dziękuję Wam pięknie. Życzę Wam zdrowia, bo ja nagrywam zakatarzona. I mam nadzieję do szybkiego usłyszenia.